Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Anna Maria Dyner, analityczka z Polskiego Instytutu. Instytutu Spraw Międzynarodowych. Znamy wszyscy pismy. Uważam, że to jest dobry think-tank. Mam nadzieję, że moim zdaniem powinien być, ja czytam analizy, powinien być bardzo, bardziej ożywiony moim zdaniem, bardziej, ale rozumiem, że jedno z Misji pismu jest też edukacja. Zdecydowanie tak. Tak, ja wiem, że pani jest wiele razy pytana o sytuację w Białorusi. W zasadzie pani jest specjalistką od, od Rosji, od wschodu, ale dzisiaj chciałbym z panią porozmawiać o czymś, czym pani się też zajmuje czyli o takim bezpieczeństwie, w rozumieniu od pewności strategicznej państwa, bowiem. Wojna na Ukrainie nam pokazała bardzo dużo różnych sytuacji. Kiedy... No tak, takie sytuacje, kiedy odporność była kluczowa dla, dla przeżycia, czy dla uratowania jakichś zasobów, no, no po prostu ta umiejętność postępowania była kluczowa. Tak? i ja wśród osób, które przyjechały z Ukrainy, miałem radnego z jednego z miast, gdzie... Nie zdołano zebrać wszystkich danych osobowych, i niestety one się dostały w ręce Rosjan. No i po kolei ci ludzie, którzy nie wyjechali, byli tam tropieni, prawda, wyłapywani jako potencjalni, prawda, przywódcy opozycji. Więc to jest taki jeden przykład. Ale chciałbym, ja żebyśmy zaczęli, jeśli pani pozwoli, i w ogóle jeszcze raz dziękuję, że pani przyszła do nas. No tej, takiej ogólnej, najpierw w ogólnej definicji, takiej od odporności takiej, jakby ją zdefiniować, a potem o Ukrainie, a potem jeszcze jak będę coś przesadzał, mówił proszę mnie poprawiać dobrze, ale też na przykład jak inne kraje to rozwiązały i jeśli może pani i na przykład powiedziała, co by należało, na przykład, o jest będzie nowa ekipa, jeszcze nie wiem jaka będzie, kto by je tworzył ten żart, ale znaczy nowa ekipa ma jakieś wyzwania w Polsce do zrobienia, czy nie? I też samorządy, ale też są tysi wsi. Tak, dobrze? To jest dobrze. bardzo dużo. Dobrze, to Dobrze, to może, pani, to, to może przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, tak jak już wspomniałam w ustawie o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jest wyraźnie zdefiniowane, że jednym z naszych zadań jest szerzenie wiedzy o stosunkach międzynarodowych, co staramy się robić na różne sposoby. Natomiast wracając do definicji kwestii budowania odporności państwa i budowania odporności społeczeństwa, to znowu mamy taką sytuację, że my musimy wiedzieć jaką odporność przeciwko czemu budujemy i mhm. budujemy ją w tym momencie przeciwko zagrożeniom hybrydowym tak naprawdę, czyli Zagrożeniom, które ja wiem, że hybryda to jest słowo wytrych, ale teraz postaram się je zdefiniować, i tutaj użyję metodologii bardzo lubianej przez zwłaszcza siły zbrojne. Z angielska ona się nazywa pimezji, chodzi tak naprawdę o najważniejsze literki: P jak polityka, E jak ekonomia łamana na gospodarka, M jak wszystko, co jest związane z militariami, z wojskiem. S jak społeczeństwo, jedno i jako informacja, wojna informacyjna, i drugie i jako infrastruktura krytyczna. I bardzo łatwo jest posługując się trochę tą siatką, wskazywać na pewne zagrożenia. Czy potencjalny przeciwnik, jak się często określa państwa wrogie, ingeruje w sferę polityczną, czy ingeruje w sferę gospodarczą. Czy prowadzi wojnę informacyjną, czy ta wojna informacyjna przekłada się na reakcje społeczne, czy prowadzi ten potencjalny przeciwnik jakieś wrogie działania w stosunku do infrastruktury krytycznej, na przykład. Mogą to być działania zarówno w sferze cyber, jak i e, faktyczne, fizyczne próby uszkodzenia takiej infrastruktury. E, I to wszystko jest e, są to działania, są to aktywności. Poniżej progu wojny kinetycznej, czyli tego, co widzimy już w tym momencie, w tej odsłonie wojny na Ukrainie, tam, gdzie już wkraczają siły zbrojne, tam, gdzie e, są, jest stosowane uzbrojenie, tam, gdzie giną bezpośrednio ludzie w wyniku konfliktu zbrojnego. A więc wszystko to, co jest poniżej czegoś takiego, co definiujemy jako wojna, tylko też nawet z definicją wojny już jest problem w prawie międzynarodowym, coraz częściej się mówi rozszerzająco o konfliktach zbrojnych, a nie o wojnie jako takiej. Ale rozumiem, jeśli mogę przerwać próg wojny, to jest... W zasadzie do pierwszego wystrzału, tak do możemy Do pierwszego to wystrzału. Znaczy, jeżeli określić. padają strzały, to już właściwie... To już jest wojna no dobrze, Ale jeżeli jest jakiś oddział, czy zielonych ludzików, jedzie, wysadzi mostek to i, 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 i wróci za granicę, no to to jest przekroczony próg wojny, czy... Oni, a Państwo tam to mówi, no jacyś tutaj nam się. Wyjeżdżę. No właśnie pierwsza kwestia to jest kwestia atrybucji. Zdecydowanie mhm. może być ten problem i może to być potraktowane na przykład jako działania dywersyjne, mhm. czyli ciągle jeszcze rozmawiamy o tym spektrum szarości, mhm. spektrum związanym z, z tym, że nie ma jeszcze Nazwijmy to Sił Zbrojnych Armii Gotowiącej się do Napaści, takiej w tym mhm. klasycznym tego słowa rozumieniu. Nie ma ostrzałów rakietowych, nie ma bombardowań. A oczywiście to już jest moment, który zaczyna być bardzo wrażliwym momentem, zwłaszcza jeśli wykorzystując ten pana przykład, ten przysłowiowy mostek, nie byłby tylko mostkiem, ale na przykład jego wysadzenie spowodowałoby bardzo konkretne ofiary. Mhm. A już zwłaszcza na przykład ofiary, nie wiem, byłby to, przypuśćmy, nie wiem, wyobraźmy sobie most kolejowy i pociąg, czy to cywilny, czy wojskowy. No i już zaczyna się wtedy ten, 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 próg, ten próg podnosić, natomiast działania dywersyjne, działania na przykład, choćby, nie wiem, zmierzające do uszkodzenia linii energetycznych, dróg, czy kolei, to ciągle jeszcze jest tak naprawdę w tym, w tym rozumieniu hybryda. Mhm. Czyli jeżeli nawet podając przykład z ostatniego półrocza, nawet troszkę więcej niż pół roku, bo rzecz się działa na przełomie lutego i marca tego roku, kiedy się pojawiały informacje, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała grupę osób, która przygotowywała Akty dywersji na kolejach w województwie podkarpackim. To są te linie kolejowe, które prowadzą bezpośrednio do Ukrainy. A później tam był dalszy ciąg tego, w lipcu chyba kolejne osoby zostały złapane. I to w zasadzie ciągle nie jest traktowane jako wojna per se. Natomiast, jeżeli by ten akt terroru, nie daj Boże, doszedł do skutku, no to nadal byłoby to jako działanie terrorystyczne, działanie hybrydowe traktowane. Mhm. Więc to jest, to jest ta różnica. A budowanie odporności, no to jest właśnie budowanie pewnej po pierwsze świadomości sytuacyjnej, że, no właśnie, to jest dodatkowe pytanie, czy my tak naprawdę jesteśmy do końca w czasie pokoju, czy już niekoniecznie. I o tym, do tego wrócę o tym, o tym za chwilę. Natomiast to jest po pierwsze budowanie świadomości, żeby ludzie wiedzieli, że nie jest to dokładnie, idealnie czas pokoju, kiedy wszystkim możemy ufać, nazwijmy to w dużym uproszczeniu. Czyli no, to jest ta znowu. zmiana, jaka nastąpiła co? 22 lutego, czy lutego to było? Czwartego. lutego. 22, nie, to, ta, ta zmiana nastąpiła o wiele wcześniej. O wiele wcześniej. Mhm. Ta zmiana nastąpiła o wiele wcześniej i tak naprawdę w stosunku do Ukrainy to jest rok 2013, Mm -hmm. jeszcze przed aneksją Krymu. Ja mówię, o, jeśli chodzi o, o A jeśli chodzi o nas, to też będzie niedługo później. Mm -hmm. Bardzo duże nasilenie, przy czym warto zwrócić uwagę, że w ogóle kwestie związane z rozpoznawaniem społeczeństwa z próbą ingerencji w politykę, to są rzeczy, które w zasadzie nasi potencjalni przeciwnicy, a zwłaszcza mam tutaj na myśli Rosję, oni próbowali to robić cały czas. Teraz też się odniosę, że w zasadzie trudno jest nakreślić jakiś konkretny moment, kiedy coś się zaczyna uh -huh. dziać. Zazwyczaj to są najpierw drobiazgi, których tych drobiazgów jest coraz więcej. W maju tego roku miałam przyjemność moderować panel, w którym uczestniczyła ówczesna wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, i ona właśnie powiedziała, że z ukraińskiej perspektywy, Przygotowania Rosjan do wojny, a przypomnijmy, wojna zaczęła się w 14 roku, nie w 22, zaczęło się o wiele, wiele wcześniej. Zaczęło się wiele lat do tyłu na różnym szczeblu, i tym politycznym, i tym gospodarczym, i tym społecznym. I ona przestrzegała też przed takim myśleniem, że wojna zaczyna się w zasadzie w momencie, kiedy do akcji wchodzą siły zbrojne, że bardzo wiele symptomów można nawet początkowo lekceważyć, uważać, że coś jest jakimś przypadkiem, coś się zrzuci na innego aktora, ciężko jest czasami przywołać, przywołać atrybucję. Więc, właśnie, to jest świadomość, że trochę ironicznie żartując, Czarny Humor mi się włącza, przepraszam, lepiej już było, ale musimy wiedzieć, że przeciwnik prowadzi przeciwko nam wojnę informacyjną, co oznacza, że trzeba weryfikować źródła informacji. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z informacją, która na pierwszy rzut oka budzi już bardzo silne emocje. Wtedy też trzeba odliczyć to, nie wiem, przysłowiowych dziesięciu i pomyśleć nad tym, czy skąd taka informacja pochodzi, czy ona jest wiarygodna, czy źródło jest wiarygodne. I to jest, to, to jest jeden z tych elementów takich na co dzień. Czyli mówimy o sytuacji, kiedy na naszym telefonie pojawia się na przykład. Yy, nie wiem, informacja, że cukru nie będzie, tak? I, na przykład to zostało i, przetestowane choćby w trakcie no no. pandemii: nie będzie benzyny, nie będzie, nie wiem, yy, jakichś produktów spożywczych. Dajmy na to też, podam przykłady, choćby z czasów pandemii że Warszawę zablokują, że jakieś wojska wyjdą na ulicę. Mhm. Tego typu rzeczy, które mają sieć strach, sieć panikę, wywoływać mhm. bardzo określone reakcje społeczne. I oczywiście, że jeżeli wszyscy się rzucą na stacje benzynowe, to tej benzyny wkrótce zabraknie, dlatego że zapasy są policzone na takie normalne zużycie. Jeśli wszyscy się rzucą do bankomatów, to też tych pieniędzy zabraknie, i zanim banki je rozwiozą fizycznie, to też to zajmie kilka dni. To samo zresztą ze stacjami paliw, zanim z rafinerii cysternami do stacji paliw ono zostanie dostarczone, też upłynie jakiś okres i trzeba się jakby z tym, z tym liczyć. Zresztą. Dwukrotnie w zasadzie mieliśmy z tym do czynienia w ciągu ostatnich lat. Pierwszy raz to oczywiście było tuż przed wprowadzeniem obostrzeń covidowych. Mhm. To był dla mnie przeciekawy moment, dlatego że ja byłam wtedy na Białorusi. Wróciłam w zasadzie ostatniego dnia przed zamknięciem granicy do, do Polski. I z perspektywy Mińska to wszystko wyglądało na totalne wariactwo. Przepraszam za dosłowność. W zasadzie inna sprawa, że polityka władz Białorusi była polityką totalnego negowa negowania pandemii. W zasadzie nie wprowadzano formalnie żadnych ograniczeń. Więc na Białorusi, gdzie wszystko było, gdzie był spokój. I ja dostaję informacje z Polski, że nie ma papieru toaletowego, że nie ma odkażaczy do rąk, że nie ma mnóstwa różnych rzeczy. I pamiętam, jak gdzieś zażartowałam do mojego kolegi i mówię, ty, może ja powinnam do tej walizki upchnąć trochę papieru toaletowego, który będzie deficytowym towarem. Inna sprawa jest taka, że faktem jest, że się zaopatrzyłam w ileś tam odkażaczy i potem cała, cała rodzina i kilkoro przyjaciół było mi za to wdzięcznych. Ostatnią, ostatnie opakowanie zużyłam całkiem, całkiem niedawno swoją drogą i to był pierwszy, pierwszy moment i drugi moment, który nastąpił tuż po wybuchu tej odsłony wojny na Ukrainie, czyli mniej więcej 25-26 lutego, akurat w naszym zespole bezpieczeństwa w instytucie trochę sobie żartowaliśmy, trochę się śmialiśmy, ale wyszło na to, że wszyscy zatankowaliśmy pokorek. I generalnie każdy jakąś tam sumę gotówki, nawet jak nie miał, to z bankomatu wziął i finał był taki, że to była bardzo dobra decyzja, zresztą rozmawiałam też z moją serdeczną koleżanką, która już, ponieważ wyczuwało się już takie bardzo mocne napięcie, wejdą, nie wejdą, to w zasadzie w którymś momencie była kwestia odliczania de facto godzin i ona zapytała, co ma robić i ja mówię, słuchaj, wejdź zatankuj do końca, czyli nawet jak tankujesz pół baku, to wejdź zatankuj raz do końca i potem, że tą górną połowę baku tankowała. Mówię, weź te paręset złotych z, z bankomatu. Plus, pomyśl, jeżeli już bardzo myślisz w takich kategoriach strachu o zakupie, nie wiem, dwóch, trzech, pięciolitrowych butelek wody, nie wiem, papieru toaletowego, przysłowiowego, jakieś tam kilka puszek konserw, żebyś czuła się w miarę bezpiecznie. I ona mi potem podziękowała, bo faktycznie pojechała na stację benzynową, zanim, dosłownie nie wiem, na 2-3 dni przed, przed 24 lutego. Zatankowała w spokoju. Dlaczego na przykład ta kwestia tankowania jest istotna? Mało kto na to zwraca uwagę, ale właśnie jak myślimy o kwestiach już, kiedy wychodzimy poza tą bezpieczną strefę komfortu i strefę, strefę czasu pokoju, ale też poza strefę komfortu, kiedy nic się nie dzieje, a wyobraźmy sobie nawet, że mamy jakąś klęskę żywiołową, to ja zawsze zadaję pytanie wielu osobom: gdzie jest odbiornik radiowy, który nie wymaga podłączenia do prądu? W samochodzie. A żeby, gdzie można podłączyć telefon komórkowy? Do samochodu. Do samochodu. I samochód może stać się bardzo ważnym narzędziem, taką mini elektrownią, choćby na, na chwilę, żeby mieć łączność, żeby widzieć, co się dzieje. Mhm. I my sobie czasami nawet nie zdajemy sprzeczyć. Nie każdy ma samochód, tak? tak? Ale taka prosta rzecz właśnie, jak, jak zatankowane, zatankowane auto. Zresztą sami Ukraińcy podkreślali, że a te zatankowane auta potem pozwalały na przykład na dojazd do granicy, czy w miarę sprawną ewakuację, o czym też możemy tutaj pewnie, pewnie na to, no, o, o, o tym też będziemy rozmawiać. Więc drobiazg by się teoretycznie wydawało, w miarę zatankowany samochód, żeby on był zawsze yy, na tyle, na, na tyle ten, ten bak był pełen, żeby się nie trzeba było przejmować w pierwszych yy, dniach czy godzinach jakiejś sytuacji kryzysowej. To są, więc to, to są właśnie tego, tego rodzaju rzeczy, od takiej bardzo indywidualnej budowania odporności, na fejkowe informacje, na zabezpieczenie się właśnie w to, żeby nie było tak, że jest totalnie pusta lodówka i że mamy tylko makaron, bo jak będzie trudność z gotowaniem, to gdzie ten makaron przysłowiowo gotujemy I się fantastycznie przechowuje, ale już to się tak. wymaga obróbki cieplnej, tak? Więc tego rodzaju rzeczy po kwestie związane już z myśleniem państwowym, tak? To znaczy zaczynając od systemu ewakuacji wcześniejszej. I tutaj jeżeli chodzi o władze ukraińskie do tej pory i samorządowcy i samorządy, ale też zwykli ludzie mają bardzo duże pretensje do władz centralnych, że nie zostało to przygotowane. I dlaczego ta ewakuacja jest tak ważna o tym za moment, przez jasne rozpisanie zadań i kompetencji. Niszczenie odpowiednich dokumentów, też o czym, o czym za moment, zabezpieczenie swoich sieci cyber, żeby też nie były podatne na pozyskanie danych, zabezpieczenie na przykład zapasów lekarstw. To już jest trochę wyższy szczebel samorządowy, ale też to muszą być miejsca bardzo odpowiednie, plus oczywiście. Znajomość procedur, żeby każdy mniej więcej wiedział, czy w sytuacji kryzysowej, począwszy od klęski żywiołowej, nie daj Boże, żebyśmy kiedykolwiek się znaleźli w stanie wojny, ale żeby mieć świadomość mniej więcej, jakiego rodzaju wyzwania, z, jakim, z jakiego rodzaju wyzwaniami się możemy, możemy mierzyć. Po wsparciu już potem odpowiednich instytucji, tu przede wszystkim mam na myśli wojsko, które będzie wtedy w zasadzie rządziło, jeżeli chodzi o, o, o kwestie związane z funkcjonowaniem Państwa, jeżeli nie daj Boże, by doszło do, do konfliktu już kinetycznego. Natomiast poniżej tego progu to jest, to jest też budowanie właśnie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, bezpieczeństwa łączności, utrzymywanie dróg, utrzymywanie kolei w stanie, który jest na tyle sprawny, żeby transporty mogły być uruchomione w zasadzie od zaraz. Tych wyzwań jest tak naprawdę bardzo dużo i tutaj akurat... Dobrą rzecz zrobiło choćby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które opracowało taką ekspertyzę dotyczącą zagrożeń zidentyfikowanych na Ukrainie, do tego, co to może oznaczać na, konkretnie już dla państwa polskiego. Że jesteśmy przygotowani, to od razu powiem, że, że bywa bardzo różnie i to zależy często, tak naprawdę, od, od ludzi. Ja wiem, że to brzmi jak banał, ale. Ale od ludzi, od stopnia ich świadomości. I też znowu wracając do tej kwestii informacji, rozchwiania, paniki to też jest coś, na czym ten potencjalny przeciwnik zyskuje. I o co chodzi też z narzędziami hybrydowymi? A no chodzi o to, że wiadomo, że najlepiej wygrywa się wojny bez jednego wystrzału czyli nie ryzykując się własnych, nie ryzykując tego, że ktoś po, 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 po tej stronie atakującej zginie no więc doprowadzenie do sytuacji, w której drugie państwo będzie dysfunkcyjne, i będzie bardzo łatwo przejąć nad nim kontrolę albo wymusić na nim jakieś konkretne, konkretne działania. Więc to nie jest tak, że ja chcę straszyć, bo ja wiem, że to brzmi w tym momencie nie, nie, zupełnie, straszliwie. Zupełnie... I to też nie jest tak, że ja jestem prepersem, czyli że po prostu mam, jestem przygotowana na każdą nie. ewentualność, zupełnie nie, ale jakby myśleć. W kategoriach takich, że nie zawsze będzie tak, że stacja benzynowa za rogiem będzie otwarta, i tym bardziej sklep za rogiem też będzie otwarty i będzie dysponował całym asortymentem produktów, którymi w danym momencie będziemy zainteresowani. W ogóle nie, nie, nie chodzi nam o straszenie. No, dziś, jesteśmy, żyjemy w czasach, jakie, jak, w jakich żyjemy. No, ten okres 30 lat takiego bezpieczeństwa że nic się nie działo, no jest, jest za nami. No i po prostu także tak, jeśli chodzi o klimat prawda, o klęski żywioły, też nie, nie wiadomo, prawda, co, co nam się może wydarzyć, więc o tym mówimy, tak? Poza tym rozumiem, że to, co możemy zrobić my jako obywatele, prawda, żeby zwiększyć Nasze bezpieczeństwo, no to jest właśnie ta wiedza, o której mówimy. Przygotowanie. I teraz, jak będziemy dobrze przygotowani, no to też będzie to brane przy, przez, pod uwagę przez tego potencjalnego Przeciwnika, agresora. Ale oczywiście, że to tak. To? I teraz y, mm, kwestie różnych rozwiązań w różnych państwach. Fantastycznie dają sobie z tym radę Skandynawowie. Mhm. I tutaj znowu też odeślę do broszury wydanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I teraz nie pamiętam jej dokładnego tytułu. To było bądź bezpieczny albo jakoś... Coś takiego, tak. Myśmy ją by, by szeroko propagowali w Tak. I to jest... Dlaczego to, dlaczego to jest ważne? No dlatego, że tam są rzeczy, które z pozoru się mogą wydawać głupie, ale one głupie nie są. Czyli od sytuacji, kiedy zwłaszcza w dużym mieście, wiadomo, inaczej się funkcjonuje w dużym mieście, inaczej się funkcjonuje w niewielkiej miejscowości mhm. czy na wsi. Natomiast od spakowania tak zwanego plecaka ucieczkowego, w którym znajdują się najważniejsze dokumenty, lekarstwa, rzeczy, które pozwalają nam w miarę przetrwać choćby ten krótki okres największego zagrożenia, przez na przykład takie rzeczy, na co jedna z moich koleżanek bardzo zwracała uwagę, czy w mieście Każda rodzina ma punkt kontaktowy, gdzie w razie jakiejś sytuacji nadzwyczajnej wszyscy się spotkają w określonym czasie mniej więcej. Bo może się zdarzyć, że, że telefonia komórkowa przestanie działać, bo będzie przeciążona, bo, bo część nadajników zostanie zniszczonych, na przykład. No i co wtedy panika, bo nie mamy kontaktu ze sobą, no to być może albo jakieś konkretne mieszkanie, albo po prostu ławka w parku wyznaczona, że w razie sytuacji awaryjnej spotykamy się wszyscy w tym i w tym miejscu, o, w takim i takim przedziale czasowym. Oczywiście rozmawiamy tutaj już o sytuacji, kiedy to zagrożenie narasta i jesteśmy niemal pewni, że za chwilę coś bardzo złego może się, może się wydarzyć. Um, natomiast swoją drogą, a propos plecaka ucieczkowego, myślę, że w każdym domu warto najważniejsze dokumenty wiedzieć, gdzie są i mieć je w razie nieszczęścia pod ręką. Um, z drugiej strony warto sobie przeanalizować, jak się ludzie zachowują nawet w trakcie pożaru. Co biorą w pierwszej kolejności, co jest najważniejsze. Czasami są to rzeczy, których totalnie potem ludzie nie wiedzą, dlaczego wzięli, bo w ogóle nie hmm. mają żadnego znaczenia, żadnej wartości. No, a potem się okazuje, że jakieś ważne dokumenty spłonęły, które są nie do odtworzenia albo innego rodzaju rzeczy. Więc tu warto też nie myśleć o tym tylko jako kategorii takiej do, związanej tylko i wyłącznie z wojną. Tak? Ale właśnie z jakąś klęską żywiołową, pożarem, powodzią czy czymkolwiek w tym właśnie, w tego rodzaju. Wprowadziliśmy taki program e, o, 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 przeciwpowodziowy w społecznościach lo, lokalnych. No i tam właśnie, tego uczyli, w wielu miejscowościach, w ogóle, mimo tego, że wieś była, no mieszkała odgryzona od rzeki wałem, tak, to na przykład ludzie w ogóle nie wiedzieli, na przykład, gdzie zwierzęta, tak, mają krowy i tak, gdzie, jakie zagrożenie, w którym miejsce zwierzęta spędzić, no, tak, i... Zresztą, co jest, co jest ciekawe, bo niektórzy się mogą uśmiechnąć w tym momencie, natomiast sama znam przypadki osób z Ukrainy, które się nie ewakuowały, bo nie chciały zostawiać swoich zwierząt gospodarskich. Mhm. No, A, nie, no, nie, to, co jest nie, to. jakby też zrozumiałe, logiczne i oczywiste, tak? tak. I, I jakby tutaj też tak, trzeba. Tak, w ostateczności, jak trzeba wyjechać, to też nie możemy się zostawić zwierząt. Zamknięty, chociaż je wypuśćmy, tak? Od, odepnijmy Dokładnie. psa od budy wiem, No ale doda. psa naj, najlepiej w Budzie nie trzymać. Tu, ja już, ja się jasne, tu, to tu, tu już się ode, ode, tak. odezwa absolutność mm -hmm, i ale... się psa ze sobą zabrać akurat, bo mm -hmm. to nie jest duży nie jest duży problem. problem. Ukraińców, którzy by z tym, Zdecydowanie tak. Psami, I tam. to było też niesamowicie I z tego co wiem od, zresztą od ludzi, którzy się ewakuowali, że. Byli w niesamowitym pozytywnym szoku, że się okazało, że Polska akceptuje psykoty, jakieś tam drobne zwierzęta no domowe. Tak, to były awantury z lekarzami weterynami, bo oni się sprzeciwiali temu wypuszczaniu, ale w, w zasadzie jeśli chodzi o zwierzęta domowe, to wszystko znamy, tak, wszystkie choroby Dokładnie tak. Poza tym to też było w miarę szybko do, do w cudzysłowie, do ogarnięcia, bo zapewnienie tak. podstawowych szczepień ja to tak. też nie jest jakieś wielkie wyzwanie w, w przypadku, nie wiem, psiaków czy kotów. Już tak. domyślam się, że w przypadku zwierząt gospodarczych, no to to już będzie zupełnie inna historia, bo to są też normy unijne, ale tutaj nie, nie wnikam w to, bo się tak. nawet nie znam mhm. po prostu. Ja to, parat, nie trudno e, pod Winnicy przepędzać krawy do Polski, prawda? No mniej, no, mniej więcej, tak, tak, więc, a już tym bardziej gdzieś ze, ze wschodniej Ukrainy. Tak. Ale tu rozmawiamy też o, o, tych, o tych sytuacjach ekstremalnych. Natomiast to, co jest też dość istotne, jeżeli chodzi o budowanie tej odporności, to poza oczywiście świadomością źródeł informacji, weryfikowaniem tych źródeł, jednak czasami takim spokojem, że nie wszystkie te informacje, które właśnie sieją panika, one muszą być prawdziwe, a może właśnie założyć, że, że niekoniecznie one są prawdziwe, więc to jest, to jest rzecz, rzecz jedna. Zanim... Zanim się kliknie prawda, i wyślę dalej, to. Po to po prostu... może warto sprawdzić mhm. dokładnie. Po drugie, to co jest też ważne, to jest nasze bezpieczeństwo naszych danych w sieci, nasze cyberbezpieczeństwo. Czasami w zasadzie nawet duże raporty firm, big techów pokazują, że najsłabszym ogniwem zazwyczaj jest człowiek, a nie system, mhm. więc bezpieczeństwo naszych danych, danych w sieci. I teraz. Dotyka, dotyka to zarówno indywidualnych osób, jak i instytucji państwowych, począwszy właśnie od najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego, w zasadzie po władze centralne, więc jest mnóstwo takich rzeczy, które, które w zasadzie można zrobić już na, na, przy samej podstawie, żeby nieco bardziej się zabezpieczyć przed tymi wrogimi działaniami. No i tutaj choćby takim przykładem też jest właśnie kwestia zaufania do instytucji państwowych. Wojna informacyjna ma to zaufanie umniejszać, podważać. Dla mnie osobiście i nie, zresztą nie tylko dla mnie, to wiele osób na to wskazuje, że choćby konflikt graniczny, który ciągle trwa, o czym warto powiedzieć, który został wywołany przez władze białoruskie we współpracy z Rosją on też miał podważyć i pod, ma nadal podważać zaufanie do, do polskiego munduru i do Straży Granicznej, i do Wojska Polskiego. I teraz, dlaczego to jest ważne? No to jest ważne, że jeżeli popatrzymy na rankingi zaufania do instytucji państwowych, to Wojsko Polskie zawsze cieszyło się największym zaufaniem. I jeśli to zaufanie się y, zmniejsza, jeśli się je podważa, no to potem w sytuacji kryzysowej mamy opór, żeby zaufać człowiekowi w mundurze skoro my nie myślimy, że to jest, nie wiem, ktoś, kto, kto nie jest tego zaufania godzien czy ktoś z kto ciemnej gwiazdy, że ujmę to dyplomatycznie. Więc e, tych instrumentów stosowanych przez tą stronę przeciwną, nazwijmy to rozmiękczania społeczeństwa, jest bardzo dużo. Jeżeli tego społeczeństwa się nie da rozmiękczyć, no to już jest o wiele trudniej próbować wejść na wyższe, wyższe stopnie. Tak samo dotyczy to dbałości, nie wiem, o infrastrukturę na swoim terenie, infrastrukturę krytyczną, czyli tą, która jest kluczowa dla funkcjonowania państwa i bezpieczeństwa ludności. Więc tych elementów jest bardzo dużo. Natomiast oczywiście dużo szersze jest wyzwanie na szczeblu czy to administracji samorządowej, czy to administracji centralnej, bo tu już dochodzą, dochodzi dbałość o konkretne działki, zarówno chodzi o terytorium, jak i o konkretne aspekty funkcjonowania państwa. No dobrze, ale tak takim razie jeżeli weźmiemy gminę, taką polską gminę 7-10 tysięcy mieszkańców, no i tam jest wójt, prawda, Urząd Gminy. Czy oni dziś, możemy stwierdzić, że oni dokładnie wiedzą, jakby się coś takiego wyda, wydarzyło? Na przykład nie wiem, weźmy bies podlaski, tak? Czy oni dokładnie wiedzą, co mają robić? Pytam o to, mówię pani, bo ja mam jestem taki baby boomer, który się urodził, moi rodzice przeżyli wojnę i my. Mam w oczach, czy w oczach, czy słyszę te opowiadania, ale one są plastyczne moich rodziców, jak w 1939 roku. Oboje mieszkali w Warszawie, no i nagle przychodzi rozkaz, żeby wszyscy mają wyjechać, mężczyźni. No to co robią Wydziesz, Podejmują decyzję, no, jedziemy z Warszawy, tak? Po czym jadą i okazuje się, że w zasadzie nic nie jest przygotowane, więc jadą przez kondym do rodziny w Lublin, pod, pod Lublin, tak? I i nic nie jest ze strony władz przygotowane, tak? Jest samoorganizacja społeczeństwa. Jadą przez wsie, gdzie jest straże obywatelskie i sołtysi powołali, prawda? I na każdej, w do każdej wsi są rogatki przez chłop, chłop, mieszkańców wsi, chłopów, prawda, czy, 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 czy prawda, czy nawet e, 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 Właścicieli ziemskich, prawda, z jakimiś dubeltówkami, zatrzymują kto jedzie, dokąd jedzie, no jest utrzymywany jakiś porządek, prawda, i mówią: A, uchodźcy, to proszę jechać tu i w prawo, i tam jest przygotowane miejsce, tak, obrok dla koni, prawda, żeby jechać. Dalej. Ale władze kompletnie nawaliły, bo to był kompletny chaos zupełny. I według tych opowiadań mówię, prawda? Już nie mówię o tym, że prawda, nie, Polska Dwójka, czyli ten słynny wywiad zostawił gotowe akta gdzieś tam na Bemowie i Niemcy to znaleźli w 1940 roku, prawda? Gotowe, przygotowane. A więc wracam teraz. Czy wójt gminy wie, co ma robić, jeśli chodzi, prawda, o te zasoby, papiery, dokumenty i tak dalej, dzisiaj? Czy Musi polegać na swojej intuicji. Myślę, że chyba ciągle jednak musi polegać na swojej intuicji, chociaż myślę, że to się będzie zmieniało w najbliższym mhm. czasie, dlatego że y, wojna na Ukrainie, ona jednak spowodowała, że zaczęło się myślenie, a co jeśli? Mhm. Są oczywiście kursy, są oczywiście szkolenia, y, natomiast myślę, że z czasem i mam szczerą nadzieję, że tego będzie coraz więcej, dlatego że Oczywiście, że od sołtysa, przez wójta, burmistrza, po prezydenta miasta tak samo, na nich będzie złożony bardzo duży ciężar odpowiedzialności za ludność miejscową i za ewakuację, i za zabezpieczenie dokumentacji, i za mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. I sądzę, że tutaj akurat jest bardzo duże pole do edukacji i do wyciągania wniosków z Ukrainy. Dlaczego? No dlatego, że...

a Co nie znaczy, że nie wierzył generał Załóżny. Generał Załóżny przygotowywał armię. Co najmniej przez pół roku wstecz, bo on miał swój wywiad, miał wywiad państwa Gląsowskiego choćby. I, wierzy, I on akurat był przekonany, że wojna wybuchnie. W zasadzie chyba Ukraina przede wszystkim jemu powinna dziękować, dlatego że armia podjęła walkę. To jest, to jest też niesamowita historia. Ale. Koledzy ode mnie z instytutu byli na wschodniej Ukrainie, wrócili 20 lutego zeszłego roku. I oni mówili, że państwo tam nie było przygotowane. Że, co prawda, niektórzy samorządowcy mówili, że się boją, że się czegoś spodziewają, no ale że władze centralne nie dały od siebie nic, to w zasadzie oni nie do końca wiedzieli, co mają robić. I to też pokazuje, jak bardzo można niestety opóźnić ewakuację. I później ja choćby w tym roku rozmawiałam z mieszkańcami Buczy którzy mówili wprost, gdyby zarządzono ewakuację na czas, to bardzo wielu ofiar udałoby się uniknąć. I nawet dziennikarka stamtąd lokalna działaczka społeczna, ona powiedziała, że no właśnie tak zwane szczekaczki nazwijmy, to było w trakcie pandemii wykorzystywane, żeby mówić, zostańcie w domach, nie wychodźcie. To są te megafony na. Tak, na, na samochodach albo, Aha, na sali, albo na, na samochodach. samochodach. Tak. I to nie zostało zrobione w. Choćby właśnie tego 25-24 lutego. I naprawdę sądzę, że wiele osób zdążyłoby do Kijowa do, dotrzeć. Proszę mi uwierzyć, że jak się stoi nad tym, nad tym mostem nad rzeką Irpienią, teraz został, został już oddany, odbudowany. Ja akurat byłam w lipcu, kiedy kończyli odbudowę. Stara przeprawa zniszczona została zostawiona jako taki ala pomnik. Widzi się, z tyłu jest Kijów. Rzeka, płaski teren i, i widać na horyzoncie zabudowania Irpienia, i ma się świadomość, że tam była strefa śmierci, to była strefa życia. I prze, przejechanie tego odcinka, w zasadzie, czy możliwość przejechania tego odcinka, decydowało niekiedy o tym, czy ktoś przeżyje, czy nie. I bardzo dużo osób podkreślało, że, że z ewakuacją e, się po prostu nie udało, bo zwyczajnie samorządy terytorialne nie wiedziały co, jak, w którą stronę. I teraz chodzi o to, że jeżeli myślimy o ewakuacji, to musimy wiedzieć na, na poziomie właśnie takim lokalnym, gdzie mamy autobusy, skąd mamy je wziąć, jak tą ewakuację zarządzić, jakimi drogami czy koleje czy nie. W drugą stronę chodzi potem o to, żeby nie, nie blokować transportów wojskowych. Tak, Znów rozmawiamy o czasie, o czasie wojny, ale też wyobrażam sobie, że wyobraźmy sobie jakąś dużą powódź. Znów wracamy do kwestii ewakuacji i znowu pytanie, skąd autobusy, dokąd ludzi ewakuować, gdzie ich umieścić, kto odpowiada, nie wiem, za rozstawienie na miasteczek namiotowych i tak dalej, i tak dalej. Więc to są wyzwania, które w zasadzie, no może nie na terenie całej Polski mogą się zdarzyć, ale podejrzewam, że w bardzo wielu miejscowościach można mieć z nimi do czynienia. Kolejna kwestia, która też z czasem okazała się bardzo istotna, to jest zabezpieczenie dokumentacji. I bardzo często dokumentacja w merostwach nie została zniszczona na Ukrainie. To było doskonałe źródło, zresztą tak jak pan wspomniał, doskonałe źródło informacji dla strony rosyjskiej, nie tylko o tym, kto gdzie pracuje, kto się czym zajmuje, bo literze lokalni byli eliminowani w pierwszej kolejności. Ale też na przykład dokumentacja w szkołach, przedszkolach, żłobkach. tam też jest w zasadzie wszystko, gdzie rodzice pracują. I bardzo można wiele wyczytać z takiej dokumentacji, i znam przykład z Energodaru, gdzie kobiety się stamtąd ewakuowały, mężczyźni pracujący w elektrowni za żadną łapówkę, gdzie Rosjanie zaczęli chodzić po domach i pytać, dlaczego dzieci nie realizują obowiązku szkolnego, a dzieci na przykład już dawno były w Polsce. Mhm. Więc to też pokazuje lokalne przedsiębiorstwa, na przykład. No w Ukrainie zostały książeczki pracy, u nas tego już nie ma. No ale potem to też jest dodatkowe źródło informacji. Jeżeli pracodawca zdążył wydać, zdążył wydać akta pracowników, no to jakby to, to jedno źródełko informacji o danym człowieku jest mniej w takiej sytuacji. A, które dokumenty niszczyć, które nie niszczyć, z perspektywy, nie wiem, um, burmistrza czy wójta, tak w, w urzędzie swoim. Też trzeba mieć świadomość jedną, część mężczyzn, ale też część kobiet będzie podlegała przepisom mobilizacyjnym. I może, na przykład, w czasie, w czasie wojny, i może się okazać, że z załogi czy to przedsiębiorstwa, czy to jakiegoś urzędu, nagle połowa w ogóle się nie stawi albo i więcej. Trzeba będzie dużo mniejszymi środkami mierzyć się z dużo większymi wezwaniami, więc. To wszystko w może w urzędzie, z... tak? W urzędzie na przykład. Tak, tak? no bo jeżeli w urzędzie <grym> pracuje, nie wiem, przypuśćmy, strzelam teraz 50% mężczyzn. Z, czy, z czego z tych z tychże mężczyzn, nie wiem, um, 80% jest w wieku poborowym, w rezerwie i oni wszyscy dostają nakazy mobilizacyjne, no to kto zostanie? Kobiety. A kobiety albo <grym> <ale> często <grym> i kobiety dostaną Też na przykład tak. w szpitalach nakazy mobilizacyjne, tak. no, więc no, do wojska nawet mogą dostać. No, właśnie o tym rozmawiamy, więc, więc poza wszystkim kolejna rzecz. Nie do końca oczywiście było tak, że państwo ukraińskie nie było przygotowane na, na wojnę. Gromadzono zapasy leków, gromadzono zapasy krwi. Zależy, że zrobiono to, w, co się wydawało logiczne. W infrastrukturze oznaczonej Czerwonym Krzyżem. Co się stało pierwszym celem działań kinetycznych Rosji? Infrastruktura oznaczona Czerwonym Krzyżem. Szpitale, przychodnie, Właśnie magazyny przechowywania lekarstw. Bo to bardzo oddziałuje, to ma osłabić całkowicie morale społeczne, tak? uderzyć też w ludność Znaczy nie liczymy się, kolejności. niczym poddajcie się. Mniej więcej dokładnie, dokładnie trochę tak. Więc to są, to są rzeczy, z którymi też na poziomie lokalnym trzeba się liczyć. Potem, na przykład, patrząc po Ukrainie. To były te wszystkie punkty pomocowe, gdzie na przykład stał agregat prądotwórczy, gdzie można było naładować telefon, gdzie można było przyjść się ogrzać, no bo właśnie nie, nie działała sieć elektroenergetyczna, gdzie można było zaczerpnąć informacji i tak dalej, i tak dalej, mieć nie wiem, na chwilę dostęp do internetu, do, do łączności satelitarnej. Więc to jest bardzo dużo wyzwań, a tutaj już nie rozmawiamy w ogóle nawet o czasie, tego, że jeszcze do tego dochodzi oczywiście aprowizacja wojska, rozmieszczenie wojska, jeżeli rozmawiamy o terenach, na których mogą być prowadzone działania zbrojne bezpośrednie, likwidacja jakichś skutków tychże działań, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu niesamowicie olbrzymia skala wyzwań, które Ukraina pokazała. Z drugiej strony też to, co Ukraina pokazuje, to jest cała kwestia ludności wewnętrznie przesiedlonej. Czyli tych, którzy nie wyjechali z kraju, więc to nie są uchodźcy, bo błędnie się mówi, często o nich uchodźcy wewnętrzni, no ale też samorządy w innych częściach Ukrainy musiały się zmierzyć z przyjęciem tych ludzi, z zabezpieczeniem ich bytu, z zapewnieniem dzieciom przedszkoli, szkół i, i całej reszty, czyli tak naprawdę znowu rozszerzenie tej infrastruktury, która była policzona na zupełnie inne wyzwania. I ta skala jest naprawdę, naprawdę olbrzymia. W zasadzie moglibyśmy o tym, o tym rozmawiać, rozmawiać godzinami, stąd też ja mam szczerą nadzieję, że różnego rodzaju szkolenia będą, że powstanie nie tylko dalej się będą rozwijały wojska obrony terytorialnej, ale też powstanie typowa obrona cywilna, której w Polsce nie ma, jej brakuje. I to brakuje jej bardzo, bo na razie my się przyzwyczailiśmy, że WOT pełni funkcję obrony cywilnej, ale to nie jest obrona cywilna. I co ciekawe, Ukraińcy pytali um, byłego dowódcę WOT-u, obecnie szefa sztabu generała Kukułę, skąd wy wiedzieliście, że WOT będzie przydatny. Bo oni za, w zasadzie na ostatnią chwilę um, zaczęli te, te wojska formować. My przystąpiliśmy do tego w roku 2016. I jak duże WOT miał znaczenie, to na przykład to nie jest tylko kwestia pandemii, to też widać w wielu innych wymiarach. To jest, to jest kolejna, kolejna kwestia. Z takich lekcji też, też jeśli chodzi o Ukrainę, to jest też zabezpieczenie w dużych miastach funkcjonowania spółek komunalnych wywóz śmieci, nieczystości, kanalizacja, woda, mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, żeby też nie doprowadzić do epidemii związanej na przykład z brakiem dostępu do, do świeżej wody, tak? Więc skala wyzwań jest, jest oczywiście bardzo, bardzo duża. Czy państwo ukraińskie zdało egzamin? To pewnie należy pytać z Ukraińców przede wszystkim. Zdania pewnie będą podzielone w zależności też od tego, kto gdzie mieszkał i, i z jaką sytuacją się zetknął ale też bardzo wielu Ukraińców podkreślało, że bez tego pospolitego ruszenia zwykłych ludzi w wielu miejsc nie dałoby się ewakuować. Takim przykładem no bardzo dla nas bolesnym zwłaszcza myślę, że dla każdego warszawiaka jest Mariupol, bo ja się przyznaję uczciwie, że ponieważ zajmuję się tym konfliktem też od strony właśnie patrzenia czysto wojskowego. Jak czytałam o tym, co się działo w Mariupolu, że Słyszałam opowieści osób, które przeżyły powstanie w Warszawie. I po prostu się miało czasami wrażenie, że wypisz, wypisz, wymaluj. Więc to było straszne, jak człowiek myślał, że kolejne, że można w XXI wieku niszczyć miasto w taki sposób, żeby ono zostało cmentarzem tak, tak naprawdę. A Warszawa de facto takim cmentarzem do tej pory jest w wielu miejscach, więc... No tu, e, gdzie siedzimy, jest. Tu, w gdzie w siedzimy, jest i przecież w wielu miejscach a, nie ma piwnic, a, tak? Albo a. te piwnice są dość, dość specyficznie konstruowane, więc... E, no więc właśnie, to, to jest olbrzymia skala wyzwań. My też sobie nie do końca zdawaliśmy sprawę z tego, że w ogóle w XXI wieku będziecie prowadzić wojnę na, na modłę I i II wojny światowej. To się też wydawało nie do pomyślenia w starciu nowoczesnych technologii. Natomiast wracając do tego wpływu nowoczesnych technologii, no teraz się uśmiecham, ale jak długo przetrwamy choćby bez prądu? Też trzeba się zastanowić nad tym, a to może być potężna wichura. Ja rozumiem, że tak, że no tyle ile starczy, tam nie wiem, jeśli chodzi o łączność, no to chyba tyle ile prądu starczy w tych stacjach przekaźnikowych, nie? Więc to, to też bardzo pokazuje, jak mamy liczne podatności mhm. związane choćby z rozwojem, z rozwojem państwa. Więc no właśnie, budowanie odporności, żeby społeczeństwo się w cudzysłowie nie dało, żeby, pokazy, żeby pokazywało w razie czego gotowość do, do sprzeciwu, a nie do gotowość do wywieszenia białej flagi. Bo każdy potencjalny przeciwnik to kalkuluje, jeśli widzisz, że ten, którego chce zaatakować, jest uzbrojony i gotowy do obrony. Czyli on poniesie bardzo duże straty i być może wcale nie osiągnie swoich założonych celów, to, to być może odpuści. Więc to jest bardzo złożony element tak też. Z jednej strony rozumiem, jest odstraszanie protynacjalnego przeciwnika, z drugiej strony ograniczenie strat naszych, znaczy też zapewnienie funkcjonowania państwa Tak Otóż jak, jak, tak jak no Ukraińcy nie wiem, można powiedzieć wygrali pierwszą bitwę o swoją infrastrukturę elektryczną pewnie. No ale albo... zobaczymy, jak będzie tej zimy na przykład. Tak, tak. Tak, ale... ale tu jest jeszcze jedna ważna rzecz i to są usługi cyfrowe. Też niesamowita, niesamowita rzecz, bo ustawa o usługach w chmurze na Ukrainie wyszła w życie 15 lutego 2022 roku. Co jest istotne? Ano przeniesienie zawartości na kluczowych serwerów. I są dwie szkoły, które się niekoniecznie muszą wykluczać. Że trzyma się kopie zapasowe na serwerach w państwach bezpiecznych, albo trzyma się kopie zapasowe w chmurze. I big techy, tak zwane, bardzo mocno pomogły państwu ukraińskiemu do przeniesienia usług kluczowych do chmury. Zresztą nadal te główne big techy za pieniądze rządu amerykańskiego pomagają Ukrainie w walce w sferze cyber, ale też. Ciągle pomagają w rozwijaniu e, usług w chmurze. Więc na przykład bardzo liczyła się sprawność takiego odpowiednika polskiego MOBYWATELA, czyli systemu DIA ukraińskiego. On jest o wiele szerszy. Liczyła się bardzo mocno sprawność e, systemu e-zdrowie. I to też jest e, właśnie, a propos tej dokumentacji zdrowotnej, dlaczego warto myśleć o tym, gdzie ją się trzyma, zwłaszcza jeżeli ktoś przechodzi poważne leczenie. Rosjanie w pierwszej kolejności zaatakowali też tą infrastrukturę cyber. Dlaczego? No dlatego, że to zaburza leczenie onkologiczne. Ktoś się ewakuuje, ktoś ucieka, nie ma dokumentacji medycznej, no dobrze, nie musi wiedzieć, jaką chemię dostał. Mhm. Jak onkolog w innym państwie nawet ma teraz stwierdzić, która chemia pomoże, a która niekoniecznie? No tak. Jaki to był konkretny typ na przykład yy, raka, tak? Więc yy, a jeżeli się ma dokumentację elektroniczną, to przynajmniej można próbować ją odtworzyć czy pokazać. Więc to są rzeczy, które są coraz bardziej istotne, im bardziej państwo jest technologicznie rozwinięte. Ale tutaj dla, no, ale dla tego, żeby, ale, ale żeby żeby odrobinę uśmiechu i optymizmu dodać, nasze Wojsko obrony cyberprzestrzeni są jednymi z najlepszych na świecie. Tak, ale tak. jest pani tego pewna? Tak, bo to są niezależne no. niezależne badania i niezależne informacje, więc, więc jesteśmy oceniani jako, jako jedna z najbardziej sprawnych no. rodzajów Czyli Nie rodzajów rozumiem, wojsk. że nie tylko gry komputerowe są naszą specjalnością, ale i to. Tak, jak się okazuje, jak się super. okazuje i to. Proszę pani, no dobrze, to teraz przejdźmy do tego poziomu najniższego i no, tak sołtys i wieś. To jak sołtys, ten miejscowy lider, ma zorganizować tą, nazwijmy to, walizką czy plecakiem przetrwania dla swojej wsi? I co by pani po, po, powiedziała, załóżmy, że być może takie szkolenie też będziemy organizować, ale co by pani powiedziała takim słutysom? Słuchajcie, to jest ważne, to jest ważne, to zróbcie. Tak? Co, co macie powiedzieć ludziom, żeby ich nie przestraszyć, ale wciągać ich w tę akcję edukacyjną? Po pierwsze ustalić, nazwijmy to, wiem, że to zabrzmi dziwnie, sygnały komunikacyjne. Nie, nie w każdej wsi będzie OSP. Tak, no, Bo jest... OSP można oczywiście wykorzystać, ja przyznaję uczciwie, że ja z kolei spędzałam wakacje na wsi mazowieckiej tuż po powrocie z Kijowa i jak mnie w nocy obudziła syrena lokalnego OSP, która była identycznie jak syreny w Kijowie, to mi się trochę zimno zrobiło w pierwszym odruchu. Po czym było takie otrzęsienie, się nie ja jest w Polsce. Ja uważam, że to jest ogromny zasób, trochę taki. Tak, to absolutnie się to z tym zgadzam. Powiem, to, ja ja sam, sam byłem takim honorowym prezesem Straży pożarnej z jednej ze wsi, gdzie jakiś czas mieszkałem i brałem udział w tych e, szko, szkoleniach. i. To jest i, niesamowity to zasób, jest, bo ci ludzie mają i, o, łączność. Oni powinni być włączeni do jakiegoś. Niektórzy z nich są w takim systemie ratownictwa, prawda? ale to chodzi prawda, o te wyprawy. Tak, ale, ale mają łączność, bardzo często swoją. Tak? Znają teren. Znają teren, potrafią ratować. Mhm. Albo się chętni są do tego, żeby się uczyć tego. I do tego przychodzą dużo szkoleń. Tak? Tak. Więc jakby w ogóle OSP to jest też niesamowity zasób, który, który w ogóle jako Polska posiadamy. Natomiast przede wszystkim właśnie są, niezależnie czy ma to przysłowiowe sp, czy nie ma, mhm. ustalić system komunikacji z mieszkańcami. No, bo jeżeli sobie wyobrazimy, to znaczy, że. O, o co tu że, chodzi? To, cho go, go, telefonów nie ma. Na jest. przykład nie wiem, niech to będzie jakiś rodzaj dzwonu, który zadzwoni, tak? Mhm. To nie musi być oczywiście dzwon kościelny, czy ktoś, kto będzie sprawnie się w stanie przemieścić pomiędzy gospodarstwami poszczególnymi, tak mhm. żeby było, nazwijmy to coś, co w dużych miastach się nazywa miejscem ewakuacji, ale żeby ludzie wiedzieli, gdzie w sytuacji kryzysowej, dokąd mają iść gdzie się spotkać, że, hmm. że nie wiem, niech to będzie nawet właśnie dom sołtysa przysłowiowy, tak, hmm. ale żeby wszyscy żeby się wiedzieli jasno, żeby, żeby się spotkali, żeby ustalili. Żeby jak żeby jak nie tak, można sms do, 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 Dokładnie, nie można wysłać SMS-ów, co kto robi, jaka jest sytuacja, nie wiem, pewnie ktoś ma agregat, pewnie ktoś ma samochód, nie wiem, posłuchać informacji radiowych, z, zorganizować się znaczy, na, mieć na, radio, na miejscu. radio, jest, że tak powiem, na baterie, albo w samochodzie. Na przykład. Żeby dokładnie, wiedzieć, na, do, Dokładnie na tak, no bo teoretycznie um, państwowi nadawcy mają obowiązek nadawania i są teoretycznie, czyli teoretycznie lepsi, przygotowani. W wsi powinien być taki człowiek, który mówi, jak coś się dzieje, to ty słuchasz radia. Na przykład. Kaziu, Kazik Staszek, ty słuchasz radia i bierasz, co, co my, ma, obywatele, mamy robić, co nam mówią władze. Ale tak? właśnie ustalić ten, ten system komunikacji, yy, mieć ten punkt, yy, zbiorczy, nazwijmy to, zastanowić się, kto może zostać, dokąd mogą, może zostać przeprowadzone ewakuacje, tyle, że tak naprawdę sołtys powinien też być w kontakcie i w kooperacji z innymi sołtysami, ale mhm. też choćby właśnie, nie wiem, z wójtem czy, czy burmistrzem mhm. danej, danej gminy, bo to też pewnie zależy, jaki jest typ, mhm. typ gminy, żeby też nie było tak, że każdy będzie robił to coś po swojemu i powstanie absolutnie totalny, totalny chaos. Więc czasami może warto też się skrzyknąć w kilka sołectw, tak? No też w zależności od tego, czy, czy dane, da, dana społeczność jest duża czy malutka, ile gospodarstw liczy. I właśnie mieć opracowane strategie, kto ewentualnie zostaje, kto jest odpowiedzialny, choćby, nie wiem, no zostanie para osób we wsi, no to nie wiem przysłowiowo, żeby zadbać o, o czy o bydło, czy o trzodę chlewną i tak dalej, i tak dalej. No też w zależności pewnie od tego ja tak sobie wyobrażam, co prawda na takiej prawdziwej wsi to już trochę nie byłam, ale, ale sobie wyobrażam, że to są też związa wyzwania związane z jednej strony z ochroną ludności, a z drugiej właśnie z ochroną nie, no W każdej wsi jest, jest rolnik, to znaczy nie ma już ich tak, tak dużo, ludzi, ale jacyś są, no tak mają jakieś. Mhm. Także myślę, że tutaj to jest chyba tak naprawdę podstawa, żeby też... A kwestia, nie wiem, ochrony zdrowia. No nie wiem, wiesz, będzie odcięta od świata i zacznie rodzić kobieta, to co? to. Mamy być przygotowani. No, na to, niestety żeby trzeba poród, będzie, czy... być przygotowanym, żeby odebrać poród w takiej sytuacji. Mhm. Jeszcze półbiedy, pół biedy, jak nie ma żadnego problemu, A powikłania jak się, jakieś, tak? jak, jak się wdadzą jak się, jak się jakieś powikłania, no ale właśnie tutaj z tym nieocenionym zasobem będzie choćby straszno, bo nie sądzę, żeby w danym, na terenie danej gminy na przykład, takich przypadków było bardzo dużo, więc wystarczy mhm. jeden, jeden przeszkolony ratownik, który będzie w stanie odebrać ten poród, tak? Czy, czy, nie wiem, jakaś pielęgniarka, czy położna, która akurat mieszka na, na, na danym terenie. Więc też są też warto, żeby wiedział, czego może od ludzi oczekiwać. To znaczy, że na przykład, nie wiem, ktoś jest przeszkolony w takim zakresie, ktoś jest przeszkolony w innym. No, czyli to dobrze było spotkać się z ludźmi i powiedzieć, ocejmy nasze za, zasoby, no, trochę tak. ludzki, co kto umie? Uczciwie mówiąc, ja wiem, że to zabrzmi może niestety nieco okrutnie, ale weterynarz też sobie poradzi z, z, z porodem, tak? Jasne. To prawda, nie, nie będę opowiadać anegdony czy znaczy kawału, który moja kuzynka, zresztą bardzo dobra ginekolog opowiadała, nie, 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 powstrzymam się przed tym, natomiast co do zasady przy, przy braku komplikacji, to jakby wszyscy sobie w miarę powinni poradzić, ale też żeby właśnie wiedzieć, że nie wiem, jeżeli jest człowiek, ma, który mdleje, serca. na przykład, ale ktoś nie wiem, jeżeli jest, wiemy, że nie wiem, jest ktoś, kto mdleje na widok krwi, no to nie będziemy go wysyłać do udzielania pierwszej pomocy rannym, na Jasne. przykład, Tak. Tylko nie wiem, on się może sprawdzić w tym, że będzie gotował w Czyli lokalnej e, e, kuchni. E, Musimy mieć wie, we wsi wiedzę, w takim razie jak opatrywać, tak? Czy pierwsze pomoc? Na pol, przykład pomocy. pierwsza pomoc, Ta. ale myślę, że tych kursów jest bardzo dużo. One są teraz też do zorganizowania. Sądzę, że choćby nawet w kooperacji kilku wsi, choćby w ramach w kooperacji z Ochotniczą Strażą Pożarną. Ja mhm. sądzę, że to jest do przeprowadzenia, bo to aż nie jest taka strasznie wiedza tajemna. Nie wiem, u mnie w pracy mamy te kursy regularnie. One trwają jeden dzień, mniej więcej są powtarzane co hmm. roku, I to nie muszą oczywiście wszyscy mieszkańcy w biec na ten, na ten kurs, ale niech będzie kilka osób wyznaczonych, które na taki kurs pójdą i go co jakiś czas powtórzą, żeby było wiadomo, że ta dana osoba jest w stanie udzielić pierwszej pomocy hmm. przedmedycznej, tak? I to może dotyczyć nawet właśnie klęski żywiołowej, czy, czy, czy nie, niekoniecznie musimy rozmawiać już o czasach. W czasach wojny właśnie zasoby związane z tym, kto dysponuje jakim transportem, kto dysponuje jakimi innymi zasobami, kto ma właśnie jakieś predyspozycje. Ktoś może na przykład, nie wiem, doskonale sobie radzić w gotowaniu dużej liczby posiłków i ich wydawaniu na przykład, tak? Ktoś z kolei będzie w stanie zorganizować jakąś ochronkę w cudzysłowie dla dzieci, tak? Mhm. Więc, też, żeby sołtys miał kontakt z lokalną społecznością żeby wiedział mniej więcej, czego, czego można oczekiwać i ewentualnie, gdzie są braki i jak te braki wyrównać. Mhm. Dobrze, to teraz y, y, sołtys i wieś w kontakcie z, z, z wojskiem. Bo, no to tu już, bo... już przyznaję uczciwie, że, mo, mo, nie. Mo, <laughs> że, że nie do końca mam te kompetencje. Ja podejrzewam, że to już są też ja rozumiem, w ramach że Są gminy... jakieś przepisy, które mówią, że tam, prawda. E, no, to nie, nie można narażać cidzieli, No Tak jak na Ukrainie były apki, takie, prawda, żeby, żeby pokazywać, wysyłać tam do, do wojska, które, co, jak wojska, jak wróg przejeżdża i tak dalej. Ale że to jest. No, jak się, Z jednej strony tak, ale ja sposób... myślę, że, że to jest też kwestia mhm. chyba przeszłości szkoleń, i to jest też sądzę, że na razie mhm. um, właśnie dywidenda pokoju, czy, która się powoli kończy że nie do końca jeszcze są te mechanizmy współpracy z wojskiem mhm. wypracowane i opracowane, ale też w drugą stronę, nie wrzucać zdjęć siedzącego naszego własnego sprzętu, o co, no zresztą, już, tak. o co zresztą apelują nasze siły zbrojne, że mhm. widzicie kolumnę gdzieś tam, nie wrzucajcie lokalizacji, ani pociągu, po ani Oni przyjeżdżają, no widzimy to, prawda? Że, rozumiem, że wróg może odczytać z jakiegoś małego fragmentu którym jadą, prawda, co, co jedzie, jakie, jakie uzbrojenie. Nie, nie znaczy nie tego. trzeba im ułatwiać, bo mają A. oczywiście inne, inne możliwości, oczywiście. ale nie, ułatwia, nie ułatwiajmy, tylko starajmy się raczej utrudnić życie ewentualnie temu, kto będzie prowadził to wrogie rozpoznanie. Natomiast zdecydowanie po prostu rozpoznanie własnych zasobów, własnych zdolności. A może się okazać, że właśnie trzeba, nie wiem, kooperacji kilku wsi, które mhm. razem będą, no wiadomo, to jest wartość dodana, że, 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 że gdzieś będą w stanie wspólnie szybciej zwalczyć takie zagrożenie. Też zmapowanie właśnie, nie wiem, OSP, najbliższej jednostki policji, Wojsko Obrony Terytorialnej, żeby po prostu też mieć jakiś kontakt z osobami, które na miejscu, powiedzmy, służą, tak, w mniejszej bądź, bądź, bądź większej odległości. Żeby to nagle nie było, że zaskakuje nas jakaś sytuacja kryzysowa i my po prostu totalnie nie wiemy, co mamy robić, co mamy do dyspozycji jest jakaś panika, i w zasadzie trudno jest ogarnąć cały chaos, który jest naturalny w takiej sytuacji. Na Ukrainie mieliśmy też obrazki takich, prawda, sołtysów przewodniczących tych gmin w obliczu wroga. Oni często coś tam negocjowali z nimi i tak dalej, więc tutaj mieliśmy jakieś tak skrajne przypadki. No, y, 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 nasza społeczność na szałotyzm w obliczu właśnie tego nieprzyjaciela, który y, no, wjechał do naszej miejscowości. To Myślę, że pewnie. Też by, pewnie tak, ale jakieś tu, jakieś tu bym też, tak. też sugerowała szkolenia mhm. z siłami zbrojnymi, jak się zachować w takiej sytuacji, bo to jest już bardzo specyficzne. Rodzaj też oddziaływania psychologicznego wzajemnego, mhm. tak? Mhm. Więc to są, to są, jak domyślam się, bardzo trudne. Decyzje i też nie ma co się oszukiwać. Um, taki sołtys będzie postrzegany jako lider lokalnej społeczności, więc on jest, jest niestety nie... w pierwszej kolejce do tego, żeby stała mu się krzywda. Mhm. No tak, bo to jest organizator Dokładnie tak? No, tak. tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Potencjalnie najbardziej wrogi element, tak? Więc mm. y, przepraszam za dosłowność, ale. No ale y, znamy to, że oni pamiętali z, z, z naszej historii znamy to. Z naszej historii znamy to z Ukrainy. Z Ukrainy, więc to. Że padali ofiarą, tak, po i prostu że to mu właśnie merowie miast byli gdzieś wywożeni, zabijani, zabijani i tak dalej, tak, więc. Męczeni, nie wiem, prawda, Zdrowani, żeby żeby coś. Czy ważne jest zawientowanie się, czy nasza wieś jest położona bardzo strategicznie, to znaczy na jakimś, nie wiem, drodze, jak to się mówi, rokadowej? czy... Ja wiem, że pani wie jest... ma swoje ulubione oddziały wojska, więc my, ale czy, czy Ja mam jest, czy, ukochaną dywizję, ale tak. to zostawmy na boku. Ja, nie tak. Ale czy to jest ważne, żebyśmy wiedzieli o tym położeniu, myślę, że Myślę, że tak i to... Też pytanie, na ile, na ile to będzie ćwiczone, bo mam wrażenie, że coraz częściej w ramach ćwiczeń wojska polskiego, ale też ćwiczeń z sojusznikami, one się nie tylko na poligonach odbywają, one się odbywają hmm. też poza poligonami, w miejscach przygodnych. Jest angażowana administracja lokalna często do, hmm. w te ćwiczenia i to jest akurat bardzo fajne i pożyteczne, żeby trochę się z tym zapoznać, z tymi procedurami, bo jak je raz poznamy, to potem je będzie łatwiej wdrożyć. Zresztą Uczymy się trochę też od naszych potencjalnych przeciwników, bo jeśli popatrzymy na to, jak wyglądają, zwłaszcza na Białorusi, ostatnie ćwiczenia. Oni tam ćwiczą po prostu przez ostatnie półtora roku w zasadzie cały czas. Były wojska dużych... białoruskie? Tak? Białoruskie siły zbrojne. Trochę w kooperacji z Rosjanami, trochę same. Rosjanie zresztą robili podobne rzeczy, to oczywiście na różną skalę. To jest ściąganie administracji cywilnej do ćwiczeń wojskowych typowo. Wydaje się, że to Boże, cywil na poligonie po prostu to jest tylko proszenie się o klęskę, w dużym cudzysłowie uproszczeniu, ale to nie jest do końca tak. To znaczy, żeby właśnie była ta Zaczy, współpraca w administracji. Proszenie się o klęskę. Znaczy, Czyli... żeby, żeby się nie okazało, że będzie więcej siał chaosu i, i, i jakby hmm. nie będzie z niego pożytku, tylko przeciwnie, a nieżeli, um, a nieżeli będzie, będzie stanowił wartość. Pani... Dono... Ale nie chodzi mi o to, że po prostu. To co byłoby moim zdaniem istotne jakby w, tej, w tej całej historii to jest przećwiczenie procedur kontaktu tak. administracji cywilnej z administracją wojskową. I pewnie jakieś takie elementy logistyki. A to zdecydowanie tak, no bo... no bo... Chodzi o to, że nie, nie wiem, na przykład ma, wiemy, wojsko ma przejechać, to nie blokujemy drogi, nie wiem, stada, stadem przepędzanych krów, czy czymś. Na przykład. Tak, prawda, na i przykład. wiemy. O, to przypomina wie Pani z pamiętników paska. Jak on opisuje, jak do Danii wędrowało to Wojsko Polskie jakby one oni przychodzili tam w okolicach, e, 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 dzisiaj to się chyba nazywa Międzychód, no, w każdym razie w okolice Piły te, Wielkopolska. No i właśnie jak jechali do państwa pruskiego, to, no to wszystko było zorganizowane, tak. oni to opisuje, prawda, że w zasadzie nie można było nic pojechać, nie, nie, nie mieli nie, żadnej możliwości, bo ci żołnierze tam byli maruderzy jacyś grabić czy coś, no bo jechali od miejscowości do miejscowości, był przygotowany plac, jedzenie, obrok dla koni, taki. I, i, no ale taki na przykład taki, też to, co logistyka jest dość jest czyli, czyli ta obrona cywilna, coś, co teraz Białoruś też wprowadziła, mhm. to się z rosyjską nazywa Narodne Apolczenie". Czyli taka samoobrona lokalna. No bo też mamy sytuację, w której część osób jest ewakuowana, część idzie walczyć, na przykład. Nawet niech to będzie klęska żywiołowa, to pójdzie walczyć ze skutkami tej tak. klęski. No i niestety mogą się pojawić ci, którzy będą chcieli wykorzystać że gospodarstwa, będą tak było, niezabezpieczone, tak? Tak, tak było na, na naszych terenach powodziowych, gdzie raczej pływać łódkami. I grabić zasadzie, tak. Grabić, tak I też chodzi o to, żeby były jakieś osoby, które będą w stanie tak. zabezpieczyć mhm. majątek, na przykład pozostawiony. Mhm. Więc tych, tych wyzwań jest bardzo dużo, no ale przede wszystkim znowu wracamy do kwestii rozpoznania zasobów lokalnych, ewentualnie skierowania na konkretne szkolenia, ewentualnie kontaktu wcześniejszego. Jest bardzo dużo elementów, które myślę, że no one będą wyzwaniem. Sądzę, że nie tylko dla, dla państwa polskiego, bo. Okej, okay, no my mamy średnią głębię strategiczną, żeby nie powiedzieć, że, że bardzo niewielką. Głębia strategiczna e, e, to jest powiedzmy ten moment, kiedy w miarę bezpiecznie można się wycofać na jakiś teren i potem a. ruszyć do kontrataku. Ukraina ma tą głębię strategiczną mimo wszystko. Natomiast no my, jak popatrzymy na też duże miasto zlokalizowane w stosunku do naszej wschodniej granicy, to już się tak robi Niedobro. niezbyt daleko. Czy ja tak, mieszka w Białej Podlaskiej czy w Jadzeniu Podlaskim, to my się tak dobrze. W Białej Podlaskiej przynajmniej są warszasty pancerniacy, bo tam jest teraz tak, tak, dokładnie tak. Mogę pozdrowić prezydenta Białej Podlaski. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o kwestionowanie Białystok też nie jest tak bardzo daleko. No tak, jasne, już od ja w ogóle uwielbiam te, te rejony, w ogóle jestem fanką supraśla. Pozdrowienia dla burmistrza supraśla mhm. w tym momencie. Natomiast natomiast tam widać tą, tą, tą skalę, skalę wyzwań. Um, I teraz właśnie kluczowa jest kwestia ewakuacji, bo znowu mitem jest to, że my postawimy kordon na granicy i on będzie nie do przejścia. No to nie, no, zrobione że... było w 1939 roku i jak to się skończyło, nie, no, tu, ta, to lepiej ta, nie mówić. Ty Po tygodniu było po ptakach. No. no mniej więcej tak, bo nie tak nie w taki sposób prowadzi, ta. się, prowadzi się obronę, więc to jest właśnie wycofywanie się, oparcie się o te rubieże strategiczne, które ostatnio były przy, przywołane też. Więc to wszystko jest, to wszystko jest całą skomplikowaną machiną. No ale co mają tym, powiedzieć to, państwa bałtyckie. Tak, te w ogóle mają pewno. Które nie wiem. mają żadnej 4, głębi tak, strategicznej. Tak, kilometrów mają, tak? Yy, od granicy Białorusi do Wilna, to jest taka odległość. Do yy. stolicy państwa. No u nas na całe szczęście jest troszeczkę dalej, yy, jeżeli chodzi o Warszawę, yy. tak? Ale już biorąc pod uwagę zasięg z artylerii rakietowej białoruskiej, to niestety Warszawa jest w zasięgu systemów Polonez. A no, to jakkolwiek, się nazywają Polones. Polonez. Tak? Ale to są produkcje białorusko-chińskie. Tak je nazwali? Tak. Ale jeżeli teraz, żeby się daleko nie sięgać, jak się nazywają najcięższe rakiety strategiczne Federacji Rosyjskiej? Sarmata. przepraszam, wojewoda. Co ma je zastąpić? Rakiety Sarmata. Rozumiem. No więc tak jakoś możemy się tylko uśmiechnąć. Zresztą w ogóle a propos nazewnictwa to jest ciekawe, no bo wszyscy mówią, że w czołgi... Ale le... myśli Pani, że to jest w tym jest element propagandy? A nie oczywiście, że tak. No, na no, przykład to... wracając do propagandy, no, ile, nie, złego, ja rozumiem, można ile nawet... złego można było w propagandzie rosyjskiej wyczytać na temat niemieckich czołgów Leopard. Że to są wnuki tygrysów, tych słynnych tak, no... z, traktów, z czasów II wojny światowej. Fantastycznie. Jak się nazywa jeden z samochodów opancerzonych rosyjskich? Tygrys. Więc jakby oni są w ogóle nielogiczni w tym wszystkim, no ale to zostawmy. No ale może te gwiesy robiły na nich wrażenie. A nie, no oczywiście, że robiły. Oczywiście, że robiły. Tutaj akurat pewnie bym musiała odesłać do kolegów, którzy się tym zajmują. Natomiast to nie były złe czołgi, Tylko jakby to w ogóle kontekst trzeba byłoby wziąć pod uwagę. Więc. Wracając, to jest no właśnie kwestia rozpoznania zasobów i wyznaczenia sobie linii komunikacyjnych z otoczeniem, nazwijmy Czyli tak. rozumiem, że na, na dzisiaj byśmy mogli powiedzieć sołtysom, a także wójtom, prawda, no, przy, przygotujcie się tak jak przede logicznie. Przede wszystkim rozmawiajcie z ludźmi. Rozmawiajcie z ludźmi. No I... jest o tyle prościej, że to jest jednak osoba wybierana bardzo znaczy, inaczej. Dobrze, wójt też teoretycznie, tak? Ale chodzi o to, żeby nie tracić tej łączności i więzi lokalnej, żeby jednak niezależnie od tego, czy ja mogę prywatnie wójta lubić, czy niekoniecznie, to jednak w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, on, czy plęskiej żywiołowej, on dowodzi, tak? On dowodzi, tak? No, Sołtysi są wybierani, to jest taka demokracja bezpośrednia. Dokładnie. więc pełna, oni, mają, tak, oni mają bardzo taki mandat, chyba najsilniejszy, tak. i mają te, Czyli... te, te lokalne kontakty i mają tą wiedzę mimo wszystko, ale żeby jednak na przykład się zastanowili, kogo do czego mogliby użyć w cudzysłowie. Tak, no bo to jest też to jest masa organizowanych festynów, spotkań mieszkańców, i rozumiem, że to jest też miejsce, kiedy. Ten wątek tak na spokojnie można poruszać z mieszkańcami. Prawda? Tak, ale na przykład Taki też za... oprócz tego miejsca spotkań nazwijmy to, punktu zbornego, tablica ogłoszeń, gdzie przynajmniej będzie można, nie wiem, nawet odręcznie na kartce napisane tak, ogłoszenie tak, wywiesić. Tak, no nie wiem, pojechaliśmy tu i tu, prawda? Jak ktoś szuka no? dokładnie. To nie, to w czasie przecież było cała, cały jak się ludzie szukali po. W powstaniu warszawskim, to przecież no, to do, Dokładnie to, tak i my właśnie, cały, cały cała, cała rzecz polega na tym, że wiem, że, my, że właśnie te odwołanie do II wojny światowej, czy nawet do pierwszej, no mogą brzmieć yy, przedziwnie. Tylko załóżmy sytuację, kiedy naprawdę yy, te nowoczesne technologie są wyłączone, bo nie ma energii elektrycznej. Tak, no wtedy nam zostaje <laughs> tylko jakieś walkie jak dopóki działa bateria i, i ten, i, no i system taki kartkowy, no. Na przykład, i właśnie stąd też ta kwestia komunikacji jest, jest dość istotna. Zresztą, też co jest istotne, i to chyba do, dla nas wszystkich, takie, taka rzecz do pracy domowej, żeby każdy sobie przypomniał coś, co jeszcze za moich czasów na PO było, i ja akurat już no, mój nauczyciel PO z mnie nie żyje, był cudownym człowiekiem, to akurat y, pewnie jestem wyjątkiem. Natomiast ja do tej pory w pracy, okej, okay, jestem bezpieczniakiem, więc, jakby to też skrzywienie no. zawodowe, <laughs> mam tabelę sygnałów alarmowych. Ja przypuszczam, że 3-4 Polaków nie wie. Więcej nie no. wie. Bo ja, obnaczy, ja patrzyłam. Że to jest internet. Ale jak nie, ale będzie, jak prądu? nie będzie prądu, no to gdzie się to sprawdzi? Tak. tak więc przypomnij, wiesz, przypomnijmy sobie sygnały. E, i, e, I to dotyczy nie tylko zagrożenia bombowego, to jest alarm o skażeniach, to, jest, e, to są rzeczy związane na przykład właśnie z, z, z zagrożeniem związanym z klęską żywiołową. Tak? E, weźmy to pod uwagę, żeby te alarmy jednak na nie jakkolwiek reagować. Ja, z czystej ciekawości w ramach jednych ćwiczeń całkiem niedawno było uruchomione e, Sereny we Warszawie. Owszem, były ogłoszenia wcześniej. Było, tak. Ja akurat zupełnym przypadkiem byłam wtedy na spacerze z psem i z ciekawości patrzyłam na reakcję ludzi. W zasadzie zero, zero zainteresowania, że coś nam wyje nad głową. A być może się okaże, że to wyje nie bez powodu, i, i warto, warto się zainteresować, dlaczego wyje i co z tym należy zrobić. A z anegdotą, no właśnie a propos tych, tych sygnałów alarmowych, w ramach jednych ćwiczeń też był włączony alarm powietrzny w Warszawie, czyli trzyminutowy, modulowany sygnał, powył. No i tak upływa minuta. A nie, był modulowany to pierwszy Czyli dźwięk nie jest równomierny, nie, znaczy nie jest tylko, tylko on jest cichszy, głośniejszy. Mniej więcej tak. tak. No i minęła pierwsza minuta, druga, trzecia, któraś. Spoglądam na koleżankę i mówię, ty, jak nie będzie odwołania, to ja proponuję się oddalić w stronę stacji metra. Na szczęście dosłownie to wypowiedziałam, zabrzmiało odwołanie, trzyminutowy dźwięk ciągu i w ten no. sposób się odwołuje każdy alarm. I to, czy to ma znaczenie? No ma znaczenie. I teraz na przykład nie odnieśliśmy się do sytuacji Izraela, ale tam wszyscy są nauczeni tego, że jak wyje, to trzeba udać się do schronu, że nie wolno tego lekceważyć, że dzieciaki są uczone w szkołach i tak dalej i tak dalej. Oczywiście Izrael funkcjonuje w zupełnie innych warunkach. Jasne. Więc <mum> czasami odwoływanie. Rzeczywiście pewnie z tego konfliktu, który dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie, jakieś tam wnioski można będzie wyciągnąć, ale bardziej wojskowe pewnie o zdolnościach mobilizacyjnych i rozwinięcia mobilizacyjnego. To jest temat na zupełnie inną opowieść, bo no. szkolenie rezerw to jest też temat zupełnie zupełnie My poruszamy do, 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 to, tak naprawdę dotykamy, dotykamy wierzchołki gór lodowych tak. bardzo, mhm. wielu, bardzo mhm. wielu tematów, bo bez systemu rezerw armia zawodowa będzie armią jednorazowego użytku. Jakkolwiek to paskudnie nie brzmi. Mhm. System z... rezerw to jest co yy, skład amunicji? Nie, to są przede wszystkim ludzie, ludzie. Bo sprzętu możemy mieć od groma, ale jak nie będzie umiał miał go kto obsługiwać, to on... nie będzie umiał. Nie będzie potrafił, tak? A to szkolenie nie jest takie proste, rozumiem. Żeby... No, biorąc pod uwagę coraz bardziej zaawansowane systemy, to to się robi coraz miesiące. trudniej. Miesiące, to znaczy w warunkach pokoju, oczywiście. W warunkach pokoju zapoznanie załogi z czołgiem Leopard to jest około trzech miesięcy, z samym wozem. żeby, żeby wiedzieć, sprawnie... tak, się nim poruszać i tak dalej. Trzy miesiące. Na... Tak. Taki, rozumiem, dzień po dniu szkolenie. Tam. A potem wchodzimy na każdy wyższy szczebel. Pani, jeszcze chciałem Panią jedną rzecz zapytać, bo no, w tych społecznościach często mamy tak, że dzieci są w szkole tak? i pojawia się to zagrożenie. Co wtedy robić? No i na przykład, czy dzieci mają zostać w szkole, czy je wyprowadzić ze szkoły? No a bo, to wszystko zależy z jakim tak typem prawda. zagrożenia mamy do czynienia. Mhm. Bo być może będzie tak, że szkoła będzie miejscem bezpieczniejszym dla nich. Tak, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę doświadczenia ukraińskie, rosyjskie, no to Dlatego może być. Mówi, że to wszystko, wszystko zależy, mhm. jakiego, jakiego rodzaju są to, są to zagrożenia, tak? Czy, czy jest to zagrożenie związane nie wiem, z klęską żywiołową? Mhm. Czy będzie to zagrożenie już typowo, typowo wojenne? Mhm. Ale też no, dyrektor szkoły też jest częścią systemu. I powinien tak? być przynajmniej. Dokładnie tak. I jeżeli na przykład mamy, no już teraz wyobraźmy sobie na potrzeby tej rozmowy, że mamy poczucie, że za chwilę może się rozpocząć wojna. Oczywiście wiem, brzmi to strasznie. Nie, ale rozumiemy, że wojna to będziemy więcej wiedzieli, bo jakieś wojska muszą. No, to się wojska skoncentrują, jak tak, no to będzie, to nie, nie będzie. Że to więc, że to... więc tak naprawdę z rodzicami powinien wypracować system, jak dzieci są w cudzysłowie odbierane. I co z tym, jak by nie mogli na przykład dojechać? Być może tak? na przykład, to też jest akurat kwestia pomieszania trochę pandemii z sytuacją wojenną, że na przykład w takiej sytuacji już bardzo istotnego zagrożenia przechodzi się na nauczanie zdalne. Uh -huh. Czyli dzieci w domach, które, uh -huh. które uczą się po prostu w ramach e-learningu. I wtedy uh -huh. już nie ma tej kwestii, że nie wiem, szkoła zostanie zbombardowana, to, to zginie kilkadziesiąt czy kilkaset dzieci, tak? Uh -huh. Chciałbym Pani jeszcze zapytać o jedną rzecz i to będzie już ostatnia dobrze? Mianowicie chodzi mi, no każdy z nas ma telefon komórkowy, czyli w pewnym sensie, czy zgodzi się Pani ze mną, że w pewnym sensie każdy, każdy z nas jest no, po pierwsze obiektem tej propagandy i, no oddziaływania, i oddziaływania na 100%. Procent, a po drugie, jak to już mówiliśmy na początku, tak? że po prostu nie, da, nie, da, nie dawajmy się wpuszczać prawda, w te fake newsy, prawda? Nie, nie reagujmy na to i sprawdzajmy informacje. Sprawdzajmy tak? informacje, zdecydowanie tak. Bazujmy na sprawdzonych źródłach mhm. mimo wszystko, dlatego że to jest podstawa właśnie jeżeli chodzi o sianie paniki. Mhm. I takie element, takie momenty trudne, one będą rezonowały po tamtej stronie. Na przykład to, co dla mnie było niesamowite na dawnym Twitterze, obecnie Platformie X, w zasadzie w momencie zamykania lokali wyborczych w trakcie wyborów parlamentarnych pojawiło się sporo fejkowych informacji, że oto już widziane są czołgi na ulicach. Każdy ekspert je wyśmiał, bo na przykład był to czołg Merkawa izraelski. Tak. No tylko ekspert będzie wiedział, że to jest czołg Merkawa, więc on tu się na raczej na pewno nie zaplątał. Czołgi na ulicach, że stan wojenny tak, wprowadzamy. Tak, że już po tak, prostu tak. To jest wprowadzony stan wojenny tak. i za chwilę blokada, nie wiem, miast i tak dalej, i tak dalej. Um, to się na szczęście nie rozprzestrzeniło jakoś znacząco. Ale próba była. Ale próba była. Próba była. I być może właśnie dlatego, że ludzie z góry stwierdzili, no nie, to się nie tak, dzieje, to tak, nie może nie się możliwe, zadziać, tak. to jakby nie było efektu, efektu paniki mhm. społecznej. A teraz sobie wyobraźmy znowu na tym konkretnym przykładzie, że ludzie zaczęliby panikować. I to zaczęłoby się szerzyć jak wirus, że jak ktokolwiek by zobaczył, nie wiem, jakiś transporter opancerzony, czy jakikolwiek czołg, nawet przemieszczający się w ramach innych zupełnie działań, mhm. i po prostu to by zaczęło żyć swoim życiem i rozkręcać się jak kula śniegowa. To są rzeczy, które niesamowicie rezonują w ramach jednych, nazwijmy to, gier związanych z dezinformacją, które były robione między innymi przez Centrum Hybrydowe w Helsinkach i przez nasz Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym roku. A ja, ponieważ uczestniczyłam w tych grach, można było bardzo łatwo zobaczyć, jak coś, co jest bardzo rezonujące społecznie, można rozkręcić w, taki, w takim stopniu, że nawet z z rzeczy, która nie miała miejsca, Um, zaczyna, się, um, zaczyna się tworzyć wokół tego taka atmosfera, że to może doprowadzić wręcz do protestów lokalnych, społecznych. Protestów o nic. Tak. Tak, ale, tak, Bo na ale, przykład ale, jest jakieś jest, oskarżenie, nie wiem, o jakieś przestępstwo. Policja twierdzi, że go nie było, więc się zrzuca na, winę na policję, że oni kłamią. Coś rezonuje społecznie, więc zaczynają się tak, protesty. Tak, no, to i to się jest... po tak? tak, i potem już po prostu tak, już idzie tak. to, idzie to przy, dalej. Przypomina mi się ten film Wellsa, prawda, o wojnie światów, nie wiem. No, taki, ale. ale, ale, ale Zbudził panikę, prawda? Audycja radiowa. Radiowa ta, która, która po prostu spowodowała. Tak? Otóż to, i o co chodzi? Chodzi o to, że właśnie to jest też przykład. Nie uwierzyli ludzie w to, że, że są czołgi na ulicach, no. wyśmiali trochę to no gdzie merkawy no tak, na czyli, ulicach. Ale jest kwestię zaufania wielkich miast. I jakby to nie. Jakby to była próba, i właśnie ta odporność taka szczepionka, gdzie wirus próbuje wejść natyka się na opór i, i po prostu ginie, bo, bo nie jest w stanie I to wyrezonować Pani dalej. Sedna od pewności strategicznej, tak? Właśnie wiele spróbuje wejść i natyka się na mądrych ludzi, na wątry społeczeństwo, w którym mówimy nie, nie, tak, teraz. Nie, 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 to zdecydowanie nie, a jeżeli to my z tym wirusem sobie będziemy w stanie bardzo szybko poradzić, tak, że właśnie funkcjonujemy jak ten układ odpornościowy. Oczywiście warto czytać, bo nie dotknęliśmy w ogóle całego szeregu rzeczy związanych z tym, jak choćby dezinformacja rezonuje w innych społeczeństwach. 2016 rok, Stany Zjednoczone. Wydawałoby się, że rzecz niemożliwa, ale tak naprawdę de facto można... Założyć, że Donald Trump wygrał dzięki m.in. manipulacji stosowanej przez Rosjan w sieciach społecznościowych. Niesamowita sprawa, tak? Zresztą też sieci społecznościowe to też jest kolejna, kolejny, kolejny element, przez który bardzo łatwo jest infekować taką, taką panikę. A więc stąd też naprawdę warto, warto myśleć o, o tym, czy coś właśnie, co nam się wydaje takie trochę wątpliwe, czy, czy, czy zadziała, czy, czy nie. My tego nie powinniśmy uczyć w szkole. Powinniśmy, zdecydowanie. Ja uważam, że w ogóle od, no to... w zasadzie nawet już od przedszkola to powinien być element przekazywania, przekazywania wiedzy, a potem mamy bardzo dużo przedmiotów, takich jak, nie wiem, choćby język polski, jak, jak wiedza o społeczeństwie. Nie wiem, jak jest teraz, bo, bo jest coś na kształt przysposobienia obronnego. Natomiast to są te, te, te momenty, kiedy można, kiedy można o tym mówić i cały czas uważać. Zresztą tutaj dotykamy też zupełnie odrębnej kwestii, to znaczy w ogóle bezpieczeństwa dzieciaków w sieci. Ale mhm. jak to też, też są to pewne podatności, które, które są potem wykorzystywane przez, przez potencjalnego przeciwnika. No właśnie, jak sołtys nazwijmy to, przypuśćmy, tak. chwali się, że są wizerunki dzieci łatwe do zmapowania, bo na przykład na jakiejś platformie społecznościowej tego jest aż za dużo, no to czym go można potem łatwo szantażować w sytuacji kryzysu? Ja na przykład osobiście z bardzo wielu też z powodów bezpieczeństwa staram się po prostu, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne... Nie, tak, znaczy no nie rozumiem tak. I, czyli by, rozumiem, nie dać wrzucanie zdjęć dzieci masowo do internetu i tak, tak dalej albo po, po, prostu, po prostu korzystać mhm. z kręgu znajomych blokowania pewnej mhm. możliwości i tak, dalej, i tak dalej żeby nie pokazywać wszystkiego, wszystkiego. na tacy, mhm. na tacy tak. Bo my musimy też mieć świadomość, że znów, jeżeli rozmawiamy o konkretnym konflikcie, to potencjalny przeciwnik będzie nas mapował wcześniej, będzie tak. patrzył, kto pełni jaką funkcję, będzie, będzie sprawdzał wy, będzie jego była podatności. Potencjalnych informatorów, nie szpiegów. Prawda, będzie stała się. Ale tu jeszcze, ja to w ogóle jestem na liście proskrypcyjnej, bo już ale mi ja Białorusi Ale to wiem, Ale taką to osobę dali, jak pani, która jest ekspertem, która mówi będę rzeczy, żeby ją ośmieszyć na przykład. A to też się dzieje. To w ogóle tak? Tak, to moglibyśmy no to, zupełnie odrębne, odrębną, odrębny odcinek nakręcić, bo um, państwo białoruskie daje znać o sobie mi regularnie w, w ciągu hmm. ostatnich, ostatnich miesięcy nie będę pokazywać, co bym chciała pokazać państwu białoruskiemu w tym momencie, znaczy władzą, bo nie, nie ludziom, broń Boże, ja jakby chyba nie... nie mamy nikogo tutaj. A więc <grym> więc znaczy to, że, że pewnie ktoś tam będzie to oglądał, to, to pozdrawiam serdecznie, uh -huh. zdrowia żelaju, natomiast wracając do, ty, do, do tej kwestii um, też budowania odporności, otóż sołtys czy wójt, on doskonale rozpoznaje swoje otoczenie, uh -huh. jeżeli... Ma świadomość tego, że pojawia się jakiś bardzo podejrzany element. Mhm. Też niech będzie na to wyczulony. I teraz znowu wrócę do przykładu buczy. Co, mhm. co się okazało, że w, od, w tejże buczy, już potem to ustaliło śledztwo już ukraińskie po, mhm. po wyzwoleniu tego terytorium, zamieszkali de facto rosyjscy szpiedzy których zadaniem sprowadzili się, których zadaniem było mapowanie infrastruktury krytycznej, rozpoznanie społeczności lokalnej. Tam zresztą doszło do strasznej tragedii, bo wszyscy żołnierze Obrony Cywilnej zostali rozstrzelani, ale ktoś musiał wiedzieć kim oni są. Mhm. Tak i po prostu potem jest na tacy taka lista na zasadzie mhm. i Ksiński i Grekowska należą do wojska Obrony Terytorialnej, ktoś inny jest strażakiem, ktoś no inny... Tutaj mogę sobie inny... wyobrazić, prawda, że tutaj na przykład w skrajnych, w skrajnych przypadkach członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej no też są Też te oczywiście, stary, że tak, dlatego należenie. że to są naturalni, lokalni liderzy. liderzy tak. Więc właśnie, ktoś należy do WOTU, ktoś należy do Straży Pożarnej, ktoś należy gdzieś tam, ktoś ma taką czy inną funkcję. I co jest ważne, że jeżeli na przykład taki na tym samym najniższym poziomie wójt, burmistrz, sołtys widzi coś podejrzanego, to może nie, czasem warto, ja wiem, że niektórzy się boją, bo że ja się ośmieszę, że pójdę, nie wiem, nie do zabawy. policjanta, ale jeżeli właśnie znasz tego policjanta i jakby też macie pewne, pewne, pewne zaufanie, poinformuj odpowiednie organy. Może no. to nie być nic, ale czasami warto sprawdzić, czy to jest nic, czy to, czy za tym coś, coś poważniejszego się kryje, zwłaszcza jeśli na przykład na terenie Twojej wsi, twoje, Twojego miasta jest jakaś ważna infrastruktura krytyczna, albo jakaś ważna droga, czy tak. to kolejowa, czy jakaś inna, Moskwie, albo, przykład, ty, albo jakiś, jakiś most, czy sta, podstacja, czy cokolwiek, tak? tak? tak. Że ktoś prowadzi, nie wiem, obserwacje. Warto też myśleć o takich rzeczach, żeby nie lekceważyć tak zupełnie kwestii bezpieczeństwa. I to też tak naprawdę od najprostszych elementów. Ja jestem przewrażliwiona wiem, bo znów ja po prostu za dużo, za dużo być, może, być może zajmuję się tą tematyką. Ale czas jakiś temu wracałam, wyszłam z pracy, widzę, że na, że na skrzyżowaniu, znaczy na chodniku w zasadzie, w środku pomiędzy Chmielną a Nowym Światem, stoi walizka. Tak przez pewien moment zaczęłam się w zasadzie orientować, czy ja widzę właściciela tejże walizki. No właśnie, to pierwsza rzecz, jak pan człowiek ma w tej sytuacji. A bo wszyscy gdzieś tam generalnie sobie. Przy, przy, w końcu ostatecznie zlokalizowałam w ostatniej. W zasadzie już zmierzałam do policjantów, którzy stają tam, tam niedaleko, żeby jednak być może ich zainteresować, że tak sobie stoi walizka. Natomiast się okazało, że jakaś ewidentnie turystka po prostu robiła zdjęcie i do tej walizki z powrotem podeszła i ją, ją zabrała. Ale właśnie to jest taki element nazwijmy to, że nie zawsze lekceważmy takie rzeczy, które mhm. nawet się mogą potencjalnie wydawać zupełnie błahe, zwłaszcza jeżeli e, znamy naszą społeczność lokalną i coś nam ewidentnie nie pasuje. Mhm. Bo to też jest taki element wczesnego ostrzegania, który może mieć bardzo istotne znaczenie. Mhm. No, no, proszę pani, no, zdaję sobie sprawę, że dotknęliśmy wierzchołków w ale mam nadzieję, że zainteresowaliśmy, jeśli nas będą słuchali, sołtysi czy wójtowie, zainteresowaliśmy ich tematem. Mam też nadzieję, już nie chcę pani dopytywać, ale z tej rozmowy wynika, że nowa ekipa. Nawet stara ekipa ma dużo do zrobienia ja w tej... Ja tak, nie, nie wolno mi oceniać polskiej polityki. Nie naszą nie jest to rolą, zwłaszcza Nie można pani w instytucji, dlatego ja to, ja to mówię, tak? ale odnoszę wrażenie, że ma dużo, tak powiem, do, dużo jest tu do zrobienia. Że trzeba to wszystko wymyślić. Nie, nie wiem jak to pójść, może najpierw stworzyć jakiś kodeks dobrych praktyk, czy coś takiego, żeby, żeby zanim się pójdzie głębiej z kolejnymi... Ale tym niemniej jest to kwestia niezwykle istotna dla dla, żeby, że tak powiem, bezpieczeństwa nas wszystkich i od pewności naszego, naszego państwa, prawda? To prawda, i wyćwiczenia pewnych procedur, zanim tak. wydarzy się nieszczęście. Tak, no po prostu. Bo to naprawdę, nie musimy a, a... rozmawiać tutaj o, o wojnie, wystarczy poważna klęska żywiołowa, trąba powietrzna. Nie, nie mieliśmy, mieliśmy tego przykłady, powódź, prawda? nikomu oczywiście tego nie życzę, natomiast też może się okazać, że mamy jakiś obszar kraju, gdzie nie działa nic, i trzeba ten chaos jakoś ogarnąć. Ogarnąć, tak. I wtedy, wtedy ja rozumiem, że ci ludzie, którzy są wewnątrz tego, że to jest ich, że tak powiem, pierwszy... Pierwsze, pierwsze, Pierwsze zadania spadną na nich i, oni, tak. i oni muszą być na to Dokładnie przygotowani, tak, bo, zanim pomoc przyjdzie z zewnątrz. Bo, bo pomoc kiedyś pewnie przyjdzie tak. i nawet, nawet specjaliści mówią, że no właśnie, dlaczego te 72 godziny bądźmy przygotowani? Bo to jest taki okres, gdzie międzynarodowo wyliczono, że po tym czasie mniej więcej państwo się w cudzysłowie ogarnie Dobra, i instytucje zaczynają działać. Ale te pierwsze 72 godziny my często będziemy zdani sami na siebie. Więc nie liczmy na to, że, że przysłowiowy czarownik w niebieskim śmigłowcu się nam objawi i, i nas uratuje, tak? Ja uważam, że my mamy do, dobre predyspozycje do tego, my Polacy, do tej samej organizacji. Chociaż niektórzy się nie zgodzą, pojechało, ale ja na przykład byłem zbudowany tą samą organizacją, przyjeżdżały w te tłumy uchodźców, prawda? I nagle te koła gospodyń wiejskich się znalazły na granicy z. Ale no właśnie, a jeszcze posiłka, pan dotknął jednej no. rzeczy. Na przykład właśnie nie, niektórzy wyśmiewają koła gospodyń wiejskich. No Jakie to można. jest niesamowita instytucja Potem, organizacji, samoorganizacji tak. ludzi na miejscu. No ale wie pani, ja to obserwowałem, no te panie przyjechały, z posiłki, posiłki, posiłki za, dzieci, za, za, wszystko, tak? Zabierali dzieci do swoich wsi, tam one. I ludzi tam, oni mieli jakieś na parę dni schronienie, prawda? No bo, I, I potem dystrybucja i, i dalej, potem tak? Dystrybucja dalej, potem by się połączyło państwo, prawda? I... Zresztą w trakcie konfliktu granicznego to też było niesamowite, zwłaszcza w, ten, w tej jego najgorszej odsłonie. Te szkoła gospodyń wiejskich bardzo wspierały y, tak. y, mundurowych, którzy byli na naszej tak, granicy. Tak. I to buduje. To buduje no, że to buduje e, społeczność lokalną. Społeczność tak? Kapitał i... społeczny to buduje, więc. Psioka. Ja czasami żałuję, że w Warszawie nie ma takiej instytucji. Na koła gospodyń miejskiej. No. Zdecydowanie no. tak. Bo my jesteśmy strasznie, no nie mówią w tak, tak no mieście. W takich mieście. dużych miastach jesteśmy, ale to jest też kwestia, dobrze jest poznać w mieście. Nie, ja akurat so, sąsiadów, sąsiadów znam bardzo dobrze, tak, bo, żeby, żeby, ale, by... ale tak, tak czy inaczej, zresztą. To też jest kwestia właśnie duże miasto, bo myśmy bardzo dużo o wsi rozmawiali. Tak, nie ale wiem, wie, będzie ktoś gdzie, starszy, ale ktoś gdzie, chory. Na przykład, gdzie wejść do schronu? Ja no, Schronę zostawmy, nie. ja w ogóle wie. nawet nie chcę dotykać tego, mhm. tego tematu. Ale wie pan, gdzie na przykład, no nie wiem, prawda? Czy, wejdźmy, bo czy tu, wejść... możemy, tu możemy na przykład dotknąć do tematu znowu, ktoś powie, że straszę, ale być może warto nie do końca aż iść przykładem Izraela, gdzie w każdym mieszkaniu jest pokój, który tak, jest tak. Ochron... Po, pokojem, schronem de facto. Ale jeśli na przykład już na deweloperów w dużych miastach nałożyły się obowiązek, że mają powstawać garaże podziemne, tak. to może niech te garaże będą budowane w taki sposób, aby jednocześnie były miejscem schronienia. Nawet nietypowym schronem, bo to ale też ale należy nie, rozróżnić. Wzmocnienie wzm 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 takie, żeby tam. dokładnie tak, żeby w razie czego przynajmniej mieszkańcy tego budynku byli w stanie się schronić w tymże garażu podziemnym. A więc to, to też centra handlowe, no mnóstwo takich, takich rzeczy, ale też to rozpoznanie tej społeczności lokalnej, nawet być może, nie wiem, właśnie w naszej dzielnicy w dużym mieście, czy w naszym bloku, może ktoś jest chory, może ktoś jest starszy, może będzie potrzebował pomocy, może nie będzie w stanie samodzielnie sobie poradzić z taką sytuacją zagrożenia, więc to też warto gdzieś tam mieć z tyłu głowy. Nie wiem, ja mam wrażenie, że strasznie dużo takich ciemnych chmur tutaj jest. Ale nie, nie, ja, ale No niestety to nie można o, o, o tych sprawach. Mówimy wprost. Ja bym inaczej powiem tak, ja bym bardzo chciała, żebyśmy byli przygotowani na to i żeby to przygotowanie nam się nigdy nie przydało. No ale wie pani, no, im bardziej będziemy przygotowani, tym bardziej się nie wydarzy. Prawdopodobnie tak się A Puchatkiem. Tak, bardziej, im bardziej, im im bardziej zaglądał, do, zaglądał tam bardziej, tym tym bardziej, bardziej miodu nie było. Puch, ta tam puchatka czy tam było. tak, tak, tak. Im bardziej tak, zaglądał do tak, Nory Króliczej, tym bardziej. Królika w tej noży nie było. Tak, tak. Więc... tak. tak więc chyba, chyba to tak trzeba ująć. Proszę pani, bardzo dziękuję. za sobie sprawę, żeśmy dotknęli, umusnęli, że tak powiem, zagadnie, ale mam nadzieję, że to, by, by tak powiem, jest zainspiruje wielu, wielu naszych znajomych, sołtysów i. Dziękuję, dziękuję o tym, ja dziękuję, że Pani zechciała przyjść dziękuję do nas i za opowiedzenie. I myślę, że jakby też te społeczności lokalne, one też się dobrze znają, znają swoje silne strony, znają słabości. I może warto właśnie nawet przedyskutować w gronie sąsiedzkim, a co jeśli, nie daj Boże, by się coś Aha. złego wydarzyło? Na ile jesteśmy przygotowani, nie wiem, zaprosić kogoś, jeżeli ktoś właśnie z, lo, z lokalsów, że się tak wyrażę, jest w mundurze, jak, je, jak, jak oni by to widzieli. Więc myślę, że mhm. warto nawet czasami, właśnie nawet w szkołach, jakąś czasami pogadankę zorganizować. I to niekoniecznie dla dzieci, to może być też dla, dla dorosłych, dla rodziców. Tak, oczywiście. No i, i też, tak powiem, niech każdy sołtys ma na uwadze to, że, że można le, le, przy okazji każdego festynu coś tam na ten temat powiedzieć, czy zaprosić zorganizować ludzi do... Zorganizować, w pierwszej pomocy, tak, nawet na szybko. Tak. Um, tak, i na przykład przeprowadzić radek w momencie, kiedy wraże wojska usiłowałyby wejść, nic nie przejedzie wtedy. <grymne> 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 Właśnie. Bardzo Pani dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. dziękuję Państwu. No, już nie starczy nam czasu na odpowiedzi, na pytania, ale wyłowimy je i po prostu jeszcze, jeszcze je yy, spróbujemy odpowiedzieć w przyszłości. Dziękuję. dziękuję, dziękuję Pani wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego dla Państwa.